Nie spodziewaliście się hiszpańskiej inkwizycji, co? momencik. I no, muzyczkę włączę tutaj z menu. Moi drodzy, was jest dużo, także nie mogę też czatu przewinąć, ale witam wszystkich wspierających, wabanków, mietków, młynarzy, Kao, Piotruś, Mietek z Ozzy, Szaweł, Mateusz SM, Time for Drama, Kalinkus tam jeszcze był. To był Rafałek, dobry wieczór. Kto tam jeszcze, kurczę, blaszka, właśnie siemasz Gelwę, siemasz Sans, siemasz Wiciu. Kurde, was się zebrało tutaj normalnie więcej. Siemasz Pezecik, siemasz Szymon, siemasz Łukasz Opacki, dobry wieczór. Powel, dobry wieczór, panie Powel. Pad95, dobry wieczór. Ozix, Sans. Czy kogoś pominąłem? Krewniak, dobry wieczór. Radziu, Karny Johnny, dobry wieczór. I Mr. Weapon z Behemotałkiem, witam serdecznie. Borysek, Joanna Grzegorczyk, siemanko. Lukos, zdar. Ewryś. Siemasz Grzegorz Rogus. Moi drodzy, spotkaliśmy się w tym pięknym, dziękuję za subiki tam, ludziska. Zbraliśmy się w tym pięknym dniu, gdzie możemy ograć w końcu, miejmy nadzieję. Nie no, nie że... Ozik przeszedł do specjalisty. Bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że tymi moździerzami będziesz dobrze nawalał w tej kampanii. Będziemy grali na poziomie średnim. Siemasz Idle Sniper, siemasz Janusz, przystojniaku. Będziemy grali na poziomie średnim, żeby tą kampanię przejść. Już jestem w miarę wprawiony. Poziom, powiedzmy, specjalistyczny, czyli poziom czwarty. Witajcie na pokładzie. Dzięki Odred za subika. Kłaniam się po same kule. Więc na średnim powinniśmy to przejść w miarę okej, nie? Zobaczymy, jak ten dubbing nowy, bo dubbing jest... Dużo się zmieniło, bardzo dużo się zmieniło, jak graliśmy to 2 lata. Kurde, 2 lata temu. Dużo się... Siema, Żaba. Dobry wieczór, Żabciu. Dużo się zmieniło, więc DJ Kwadrat, dobry wieczór. Dużo się zmieniło od tego czasu, więc też sobie to zagramy. Dialogi, oczywiście odzywki. Większość postaci też ma odzywki. Te, które ja grałem, też mają odzywki. No, 2 lata. To było w 2022. Graliśmy na święta, jeśli się nie mylę. Nie wiem, czy ta kamera nie jest tak... No jest za bardzo... O, tam widać płytki sosa, a ja nie jestem za bardzo z brzegu. Dużo czasu zleciało, dużo się też pozmieniało. Sos sam też przeszedł bardzo dużą transformację. Samemu, no. Kwestia... Jeśli chodzi o premierę, to jest kwestia, mi się wydaje, już dni raczej niż miesięcy czy tam lat. Ale ja nie będę, że tak powiem, gadał gdzie, co, jak. Jeśli tak, na czacie wyżej, tam nade mną, albo tam, gdzie macie czat, tam macie na YouTubie czat, tam to jestem. Macie link do Discorda z Sand of Siberia. Zapraszam serdecznie tam, jeśli macie jakieś pytania. Jeśli macie jakieś błędy, coś do zgłoszenia będziecie mieli tam, dostaniecie w pierwszej kolejności pomoc, jakieś pytania, sugestie, cokolwiek tam zapraszam, tam się wami ludzie zajmą. No. Roboty było dużo, ale fajnie, że możemy sobie w końcu zagrać. Ja nie pośpieszam. Z moich informacji ogólnie wynika, siemasz Perzec znowu, że kampania jest praktycznie gotowa. Tam 9 misji jest finalnie, dzisiaj sobie zagramy nie wiem ile. Maksymalnie 6 obstawiam misji, max, to będzie max, maksimum. Będziemy grali do 22.30 albo do 23.00, zobaczymy. Ale tak mówię, na średnim poziomie sobie zagramy ten. Oby niedługo udało się zagrać nową wersję, no miejmy nadzieję. Byleby więcej niż we wtorek. Wiecie co zauważyłem? Dzisiaj po pracy sobie chwilę grałem Owsienkę znowu. I grałem sobie bez czatu, bez gadania z wami, bez niczego. I poszło mi dużo lepiej, bo ja się mogę skupić 100% na grze, nie muszę patrzeć na czat, żeby z wami, że tak powiem, rozmawiać. Więc to jest dużo prościej. Więc rozpraszanie się za pomocą czatu, za pomocą tego, za pomocą donate'ów, czy za pomocą czegokolwiek innego, to strasznie utrudnia, nie? To nie jest wina czatu, to jest utrudnienie dodatkowe, więc to jest jakby piąty poziom trudności. No, cześć Ralf, dobry wieczór, Ralf 32, który zmienił się na Adameczka, albo to nie ty, ale wydaje mi się, że chyba nie.
To nasza wina, że jesteś. Wszystko wina. Siemasz, Sebastian. Wszystko wina Tuska. Dobra, moi drodzy. Okej, let's go, jak to mówię. Mam nadzieję, że głos będzie dobry. Tylko, że tutaj czekajcie. Tu jest coś takiego jak głośność wideo. Nie chcę, żeby to przewaliło poza skalę standardowo, bo tam wiem, że muzyka jest w tym. No dobrze, na poziomie dowódcy tego się poziomu nie chwytam. Na razie ten poziom zostawię, kurczę, blaszka, wiecie, tam dalej, nie? Trzeba grać, żeby się bawić. Aby nie być prefiksem. Na weterana. No, na dowódcy. Na dowódcy. Jedziemy. Nazywam się Hajka Sztajer. Urodziłam się w małej wiosce na pograniczu Czeczenii i Gruzji. Żyło się tam dobrze, dopóki nie wjechały ruskie czołgi. Stalowe monstra zabrały mi rodzinę i zostałam sama. Dalsi krewni opiekowali się mną niechętnie i od małego wiedziałam, że mnie nie chcą, więc pewnego dnia uciekłam. Uczepiona podwozia ciężarówki dotarłam aż do Niemiec. Podróż była długa, brudna i paskudna. 7-letnie dziecko przerażone na każdej granicy, że ktoś ją znajdzie i odeśle do piekła. W końcu dotarłam do Niemiec. To miała być moja ziemia obiecana, a zamiast tego było rozczarowanie. Śpiąc na dworcach i ucząc się języka ze słuchu, poznałam Kaję, sierotę wojny w Chorwacji. Razem nauczyłyśmy się niemieckiego i angielskiego, żyjąc z dnia na dzień. Z czasem zgromadziłyśmy wokół siebie bandę dzieci ulicy, kradnąc co się dało, żeby przeżyć. Nasze życie toczyło się z dnia na dzień, aż do pamiętnego dnia, kiedy z Kają udało nam się obrobić nawalonego w trupa cudzoziemca. 5000 marek i pistolet były naszą największą zdobyczą przez cały okres działania naszej szajki. Minęło ledwie kilka dni, zanim dowiedziałam się, że obrabowanym cudzoziemcem był Samuel Doerty. Powiedział nam to osobiście, kiedy on i trzech jego kumpli otoczyło nas z pistoletami maszynowymi. Zamiast rozstrzelać nas na miejscu i zabrać resztę swojej forsy, zaoferował nam pracę. Tamtego dnia 15-letnia sierota stała się 18-letnią niemiecką najemniczką Hajkę Sztajer. Kompania najemnicza Ares International załatwiła nam papiery na tyle dobre, żebyśmy mogli jeździć po świecie za robotą. Razem z Kają spędziłyśmy 5 lat, walcząc wszędzie od Sierra Leone, po Czarną Górę, Afganistan i z powrotem. Tydzień temu grupa arabskich szejków wynajęła Ares International do bardzo dziwnej misji. Chodzą słuchy, że jesteśmy jedną z 5 firm, którym zapłacili za ochotników. Cała ta robota brzmi jak fabuła kiepskiego science fiction. Mamy przejąć amerykańską placówkę na Syberii, gdzie ponoć stoi wehikuł czasu. Szejkowie twierdzą, że mamy potem użyć wehikułu, aby cofnąć się o 2 miliony lat. Chcą zniszczyć Syberyt, zanim jego odkrycie w XXI wieku pośle ceny ropy do piachu. Albo przetransportować go na Bliski Wschód, jeśli zniszczenie okaże się niemożliwe. Normalnie nie zgłosiłabym się. Płacą za dużo i mówią za mało, żeby uciszyć dzwonki alarmowe w mojej głowie. Jest jednak jedno ale. Nawet jeśli tam zginę, Hajkę, która urodzi się za 2 miliony lat, będzie miała chociaż szansę na trochę lepsze życie. Może chociaż brat jej zostanie. Zawsze mówiłam sobie, żałuj tylko tego, czego nie zrobiłaś. Jutro wyruszam z ekspedycją, skopać tyłki Jankesom. Część mnie jest ciekawa, co z tego wyjdzie.
Niech Allah ma nas w swojej opiece. Nie wiem, czemu to jest po angielsku, ogólnie ja nie umiem po angielsku. Możecie sobie zapauzować streamę i poczytać. Ja będę czytał tylko to, nie to, co jest tutaj. Mój angielski jest kaleczny strasznie. Ale coś poszło nie tak. Środkowa Syberia, 26 marca 2004 roku. Grupa zrzeszająca najemników z całego świata, Ares International, zaleciła ci kolejne zadanie. Cel: Syberia. Czy ten screen wzięli z Arkampa? Nic nie jest z Arkampa, wszystko jest oryginalne. Arkamp śmierdzi. No. Dzisiaj postaram się być grzeczny, nie tak jak na streamie z Sand of Siberia. Dzisiaj, znaczy nie streamie z kampanii amerykańskiej, dzisiaj będę grzeczny. Siemasz bezimienny, dobry dzionek, widzę, że idealo skończyłem swój streamek. No to widzisz, kurczę, blaszka. Nie będę puszczał innej muzyki, wszystko jest tutaj w modzie. Trochę za cicho. Chyba jesteśmy na miejscu. Na to wygląda. Rozejrzyjmy się. Odszukaj najemników, zbadaj okolice. Co za typy z nami szły? A, Aleksander i Sebastian to jakieś ziomy były. Muzyczkę sobie damy troszeczkę głośniej. Okrzyki i zobaczymy, jak one będą. Tak. Trochę ten. Zaraz jakiś adjustment. Tu hajkę. Co znowu? Aha, dobra, bo ja nie mogę sterować, dlatego się nie odzywa. Idę. Siemasz Benjon, kobyłko. Idę. Siemasz Skorpio. Gdzie jest baza? Idźcie dalej na północny wschód. Tu hajkę. Paul Johnson. Czekam na rozkaz. Na północny wschód. Czyli oni tą bazę już przejęli? Jeszcze ciut okrzyki. Podążam do celu. Mam nadzieję, że gdzie jest baza? Idźcie dalej na północ. Podążam do celu. Co tu w ogóle gadał? Tutaj ten, okej. Okay. Gdzie jest baza? No przecież jest tu widoczne to. Zaraz się pyta. Tam będę. O, leży jakiś trup. To TikTokowy lektor, jak tam, czy jesteś gotowy? Właśnie trwa spotkanie szejków. Wróćcie później. Okej. Okay. Willkommen, meine Damen. Z kim mamy przyjemność? Kaja Krisman i Heike Steyer. Miło mi. Nazywam się Kurt, a to Hank i Olaf. Możecie nam powiedzieć, co tu się dzieje? Udało nam się zabezpieczyć amerykańską placówkę. Bez większych problemów. Teraz czekamy, aż zostanie odprawiona pierwsza grupa. Bez większych problemów? Niestety kilku Yankeesów uciekło, ale dopadniemy ich na miejscu. Za chwilę zaczyna się odprawa. Chodźmy. Klejnot Nilu. Jest to Viron. Zobaczymy. Zobacz, jaki laptopik, kurde, haksują tutaj ten sprzęcior ionowski. No, to jest Olaf, ma fryzurę Franusia. Zakończyliśmy analizę urządzenia. Oto raport. Znakomicie. Rozpoczynajmy. Wszystko będzie gotowe za minutę. Dziękuję pani. Odmaszerować. Witam wszystkich zgromadzonych. Nazywam się Szarzad i przejdę od razu do rzeczy. Udało nam się wykonać pierwszą część planu. Pierwsza grupa została już odprawiona. Teraz kolej na was. Szczegóły przedstawi wam szejk Szarif. Zgodnie z kontraktem, który podpisaliście, od tej chwili podlegacie moim rozkazom. Po wylądowaniu skontaktujecie się z pierwszą grupą. W razie problemów skorzystajcie z radia. Wszelkie zobowiązania finansowe zostaną uregulowane po waszym powrocie. Wyczytam teraz nazwiska. Wyczytani wchodzą do urządzenia. Kaja Krisman. Właśnie kończy się pewien rozdział. Do zobaczenia po drugiej stronie, Heike. Heike Steyer. I tak kończy się pierwsza część misji, a zaczyna następna.
Nie poddałem się z kampanią amerykańską. Zrobiłem sobie trochę odpoczynku, zagramy sobie w kampanię arabską z racji na to, że niedługo premiera, to trzeba to ograć, nie? O, dobra. Celem najemników jest pokonanie Amerykanów i przejęcie Sybarytu. Po wykonaniu zadania wszyscy mają powrócić i otrzymać zapłatę. Ja, też mi tak w pracy mówię, jak mam dostać podwyżkę. Co? Kto to powiedział? No grubo było, zobaczymy. Matt, płacą jak Ruscy w naszej linii po wygranej wojnie. Jak to jest trzeba raz wygrywać to samo? Dobrze, to jest jak iteracja. Przytulnie tu nawet. Ale gdzie są pozostali? Halo? Jest tu ktoś? Świetnie. Jestem tu sama. Pośrodku pierwotnej dziczy. Można by z tego zrobić całkiem fajny film. Niestety zamiast filmu, tak teraz wygląda moje życie. Moda szło zrobić z tego. Nie? Moda zrobili. Haha, nie film. Aha, Hajka, ale zostaje sprankowana. Hajka się zmienia, a Wiradza najlepszy przystojniak. Ej, rozejrzyj się po okolicy i odszukaj... Chciałem przeczytać, nie wiem czemu, mastodontów. Chyba ten burłak z tego, z Reda mnie prześladuje dalej i Hajka nie może skinąć. No nie, sama się zyskalizowała. Siemasz, bitewny biurokrata. Wyruszam. Wyruszam. Zaraz tam będę. Tu wyruszam. Gdzieś ten Amerykaniec był. Podążam do celu. Psst. Ej, ty! Wyłaź zza tych zarośli! Wow, ja jestem w szoku, nie? Bo ja tylko część dialogów, ale zajebiście, ej, jak ona krzyczy w ogóle, jakie ta emocja, nie? Jak dziewczynka, nie? Zajebiście to jest zrobione. Nie jesteś Rosjanką, prawda? A czy wyglądam ci na Rosjankę? W mniej zagmatwanych warunkach zarobiłbyś kulkę za takie pytanie. Kim jesteś i co tu robisz? Nazywam się John Harris i jestem żołnierzem armii amerykańskiej. Ukrywam się przed ruskim patrolem, który mnie ściga. Rosjanie? Nie miało tu być żadnych Rosjan! Gadaj, co się tu dzieje, póki mam cierpliwość cię słuchać! Przybyłem tu niedawno i ktoś do mnie strzelał. Zastrzeliłem jednego z nich, a teraz... Cisza. Ktoś tu idzie. Kryj się. Ten pies musi gdzieś tu być. Przeszukajcie cały teren i nie wracajcie bez jego głowy. Tak jest, towarzyszu komisarzu. To oni. Musimy się ich pozbyć. Zaczekaj. Sama to załatwię. O kurde, mol, teraz będzie ciekawie. Pomóż Johnemu pozbyć się Rosjan. Które mamy levele? Drugi? A Hajkę, czekaj, Hajkę zaraz wymaksujemy całego moda tutaj. Są same czoski, nie? To jest tak. Tu Hajkę. To jest Hajkę z tym, to jest kampania arabska na czwartym poziomie, a to jest Jackass w trzech osobach. Ideolo. Czekam. Dobra, ale ja się nauczyłem super mechaniki, o której nie wiedziałem. Czekajcie, niech oni się rozejdą. Ja się nauczyłem pewnej mechaniki, jak grałem w Sosa na czwartym poziomie. Zobaczcie. Wiecie, że w tej grze się idzie się ten czołgać? Zobaczcie zaraz to. Zaraz tam będę. Zaraz, kurde, zrobimy super mechanikę z czołganiem. Wyruszam. Polepszyły się moje umiejętności. Chodź, burgeru. Walki. Ale oni go biją. Idę. Dobra, teraz do mnie strzelaj. Strzelaj do mnie teraz. Idę. No kurde, do mnie strzelaj. Do mnie, bo on zginie! I to ma być strzelanie? Giń wreszcie, psi synu! No właśnie, giń, idę. Psi synu! Śmierć niewiernym! Czekam na to, czy rozpoznam głos. Zobaczymy. O, strzelaj w Hajkę. Patrz, położę się teraz. Atakują mnie. I już, zobaczcie, full obrona, nie? Mam buffa do defa i teraz nic mnie nie zniszczy. To jest, tak się uczy grać Sosa. Dobra. Było niezłe, naprawdę. Dziękuję ci za pomoc, właśnie uratowałaś mi dupę. Mogę poznać imię tej, której wiszę za uratowanie mi życia? Hajkę. Hajkę? Ładne imię, nietypowe. Na pewno jeszcze się kiedyś spotkamy. Do zobaczenia. Oby nie. Dziwny gość. Dziwny gość dostał w kość. Dobra, idziemy do naszych... Nieśmiertelnik. Faktycznie, to Rusek.
czyli Ankas nie kłamał. Muszę uważać. Nie, to nie jest czysto sosowe, to było w grze, tylko ja jako czosnek nigdy z tego nie korzystałem. Idę. O. Hajkę? Znam cię. To ty jesteś tym mechanikiem, którego spotkałam w amerykańskim obozie. Zgadza się. Nazywam się Olaf Larsson. Coś poszło nie tak. Gdzie jest reszta ludzi? Szejkowie schrzanili sprawę. Okazało się, że kolejność, jak i miejsce przybycia są losowe. Sam jestem tu od ponad 4 tygodni. Świetnie. Co tu robisz? Zgarniam zagubionych nieszczęśników, takich jak ty, i przekierowuję ich do naszych baz. Usłyszałem huk dostawy i przyszedłem to sprawdzić. Dzięki. Bóg wie, ile czasu musiałabym się błąkać po tym odludziu. To nie jest zupełne odludzie. Można tu spotkać zarówno Jankesów, jak i Rosjan. Miałam nieprzyjemność ich spotkać. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Na południe stąd znajduje się nasz niewielki obóz. Spotkajmy się tam. Tutejsza okolica nie jest bezpieczna. Pomóż Johnemu pozbyć się Rosjan. Spotkaj się z Olafem tak. W obozie. Co znowu? Mamy ten nieśmiertelnik, bo to też będziemy musieli udowodnić, że się nadajemy jako dowódca tam z ziomami. Ludzie mówią wyższym głosem, kiedy rozmawiają z kimś atrakcyjnym, a tymczasem hajky, hajky. Czyli jednak nie ten, podążę nie spodobała tego. Się, że tak powiem, mordka tego chłopa. Wyruszam. Hajkę. Wybredna kobieta, nie? Wyruszam. Wybredna kobieta, niestety. To jakbyście na podążę Tinderze spotkali tego. Hajkę, też by na was pewnie nie spojrzała. Idę. Smutny żywot. Ciekawe, czy się Olaf nauczył gotować, zobaczymy. Podążam do celu. Podążam do celu, mamy 3 level, wow, Hajka, jesteś super idę. Soldatem tutaj. Podążam do celu. Nie tak jak Macmillan z 3 poziomem przyszedł i gramy kobietą tutaj, nie? Nie mamy Sigma Alfy Macmillana. Hajka, tutaj! Witamy w naszym ośrodku wypoczynkowym z Zadupie. Dzięki, przytulnie tutaj. To jest Givi, a ten to Mike. Wylądowali tu niedawno, ale przejdźmy do konkretów. Dowództwo nakazało przebijać się małym grupom do naszych baz. Jest was 3, więc możecie ruszać. Jest tylko jeden problem. Mianowicie 2 dni temu przybył jeden z najemników. Niestety. Ruscy byli szybsi. Teraz przetrzymują go w swojej bazie na wschodzie. Dobrze byłoby go odbić. Zapomnij, Olaf. Nie mam zamiaru pchać się na pewną śmierć. Jesteś facetem czy tchórzem? Mocne słowa, jak na dziewczynkę. Brałem udział w wielu misjach i wiem, że bezmyślny atak będzie tragiczny w skutkach. Ale dam ci szansę. Udowodnij, że masz jaja. Wtedy pójdziemy z tobą po tego najemnika. Jak mam to udowodnić? Co jakiś czas przejeżdża okoliczną drogą amerykański pojazd. Zdobądź go. Lub przynieś na mnie śmiertelnik rosyjskiego soldata. Wtedy się zastanowię, czy z tobą pójść. Tak się składa, że mam taki przy sobie. Nieźle. Teraz ze mną pójdziecie? Czy wolicie tu dalej siedzieć i udawać, że dziewczynka nie zrobiła tu więcej w parę godzin niż wy całymi dniami? Na moje oko wisicie mi ruskie blachy, chłopcy. Okazałeś, że masz większe jaja niż my, Hajkę. Chować! Dobra, wojownicza księżniczko. Idziemy po twoje blachy. Olafie, jaki jest plan? No więc, waszym głównym zadaniem jest dotarcie do naszych sił. Musicie kierować się na wschód. Jednak przydałoby się odbić zakładnika z rąk ruskich. Nie wiadomo, czy jeszcze żyje, ani gdzie jest przetrzymywany. Obstawiam jeden ze składów. Mamy trochę plastiku. To lepsze niż szukanie klucza. Świetnie, ruszajmy. Dziękuję, Hajkę. Powodzenia. Uważaj na siebie. W końcu siedzisz w gnieździe pełnym szerszeni. Oszczędzaj swoich ludzi i odbij zakładnika z rąk Rosjan. Jest w jednym ze składów. Składy, jest, jeśli pamiętam, są tutaj i tutaj. I on na tym poziomie tu, chyba jest z góry. Zaraz jest, i mamy miny! To wiecie, że ja z minami idę. Nie za bardzo zapam. Śmierć niewierny. Dobra, bijmy sobie level. Na rozkaz. Niech oni trochę podekspią. Bo wszystko proszę. Co będzie. Co chcesz znowu? Ołowi? Proszę. Drogę. I standardowo... standardowo zapisik leci. Podążam do celu. Żebyśmy nie musieli tych dialogów przeskipiwać. Zmierzam na pozycję.
Idę. Chodźcie, koledzy. Tutaj jest ptaszek do zabicia. Tak? Roman krzyczy. Michała nie ma. Podążam do celu. Idę. Samochód jeździ. Minami też mogę expić, ale chyba normalnie nie wiem czy to działa, jeśli normalnie podłożę. Czy też działa, jeśli coś wybuchnie, czy jak walnę ten? Nie, to musi coś zniszczyć. Musi coś zniszczyć. Zaraz tam będę. Wkrótce tam. No, mówię, trzeba komuś ten spuścić. Łomot. Minami to pewnie pod budynki, ale mi się wydaje, że już dojdziemy do tego etapu, że ten, że pobijamy. Ja, komandant. Roman będzie miał level zaraz następny. Więc zaraz ogarniemy. Tu jest w ogóle pełno rusków. Więc ten. Nie wiem, czemu miałem szybszy ten. Ale po co? Przecież to jest mina czasowa, to nie jest mina zdalna, że mogę ją ten. Wyruszam. Czekam na rozkaz. Latynie. Ty jesteś taki wolny strasznie? O tak. Kurde, Roman ma 12 speeda i hajkę. Zgłasza się, Gibi. Jest. Gibi. Masz Roman level? Nie masz, zaraz będziesz miał level. Wkrótce tam będę. Tu ogólnie jest pełno rusków. W miejscu oczywiście. Dobra, Roman, nie krzycz. Dobra, no Roman, nie krzycz. Co, nie idą? Nie idziecie do nas? O. Tu, hajkę. Do odstrzału. Auć. Auć. Śmierć niewinnym. Jestem pod odstrzałem. Czekam na rozkaz. Angrim! Śmierć niewinnym. Chcesz ołowiu? Proszę. Angrim! Dzisiaj na serwerze Discord postawię, że zostanie wrzucona pierwsza ciekawostka. Dlatego zapraszam na Discorda. Link jest u góry na czacie, przypięty. Zapraszam serdecznie. Wyruszam. Kolejne ruskie. Sprzątajmy świat. Ale ten bije mocno. A te ruskie są jakieś kurde czoskowe, bo oni nie ten, się nie triggerują. Likwiduję to twój koniec. Pocofnij się. Tak. Fajkę, żeby ciebie nie strzepali. To twój koniec. To twój koniec, gincie. Nowe achievementy zostaną dodane. O, tu jest jeszcze rusek. O kurde. No nie, Mike jest obity. To twój koniec. Chłopaki, jesteśmy obici. Nie damy rady. Wróg zlikwidowany. To jest tak warto zdobyć? No to co mi po XP jak. Czekaj, ten ma limit, ten ma limit, ten ma limit. To co mi da pojazd? Co znowu? Wyruszam. Zatem nie wiem, co tu jeździ za pojazd. Zaraz zobaczymy. Wyruszam. Oni się sami nie leczą. W sensie ten się nie uleczy. Podążam do celu. Majkuś. Czekam na rozkaz. Zgłasza się, Gim. Zaraz tam będę. Zaraz zobaczymy, jak ta baza tu wygląda, bo ona tu w tym miejscu gdzieś podążam jest. Gdzie tu są celu. W ogóle jakieś bunkry? Jestem. Nie pamiętam dokładnie. O, idę. Tu są koszary, ale są puste. Podążam na pozycję. Oj, tam zapomniałem mechanice. Tu, hajkę. Nie dali mi tu medyka. Nie dali mi medyka. Podążam do celu. Podążam do celu. Muszę zabić ja, tego. Komandant. Chodź, Majkuś, tutaj. Tu, hajkę. Dobry wieczór. Siemasz, syn młynarza. Dobry wieczór. Chodź, Roman. O. Zaraz tam czy tu jest beczka postawiona? Tak, beczka tutaj stoi tu, po prostu. Dobra, chodź, hajkę, bo ty jesteś, kurde, szybka lisica. Nie wygląda przyjaźnie. Ale kto? Podążam do celu. Kogoś ty widziała, ty? Podążam do celu. Śmierć niewiernym. Idę. Podążam do celu. Wyruszam. Oj. Czekajcie, żeby nie atakowali. Na rozkaz. Nie wiem, czy mnie będzie widzieć. Trzeba wam gruzina? Tu, hajkę. Nie atakuj, ty. Zgłasza się, Gibi. Gibi, bo cię widzi. Nie atakuj. Tu, hajkę. Kurde, rekt! Trzeba wam gruzina? Ja, komandant! Dobra, Mike, spierdzielaj, żeby cię nie zrekcili. Idę. W drogę. Ała, rekt. Zaraz tam będę. Idę. Gdzie jest ten rusek, kurde? Czemu ja nie widzę go tutaj? Dobra. Tak? Pierwszy rekt. Czekam na rozkaz. Ale Lama Gaming. Zaraz tam będę. Idę. Wkrótce tam będę. A, bo oni atakują od ataku, dobra, idę. To nie podążam wiedziałem. Do celu. Dobra, to damy tak. To jest komendant. Chodź, Roman, trzeba pozabijać kilku rusków. To twój koniec. Zapiszę sobie, jak zabiję tych rusków, teraz się postaram, żeby... Mam nadzieję, że ta dzika małpa się zaraz na mnie nie rzuci. Tak, widzę, jak na mnie patrzysz. Zostaw to małpę, hajkę. Trzeba wam gruzina? Bajt! To strzela! Czekam na rozkaz. Tu, hajkę.
Strzelajcie, Hajki. Na czołgacza. Dobra, wstawajcie, hopy, hopy, kobiety, wstawać, bo on ucieknie. Biegnij do mamusi. Czekam na rozkaz. Trochajkę odwrót. Zaraz tam będę. Słucham. Chcesz ołowiu? Tak. Proszę. Wstawaj, Hajkę, nie będziesz się czołgać tyle. Interkunt! Zdychaj. Co znowu? Na pozycję. Interkunt, kurde, ten drugi Rusek jest pełen rozumu. Nie widzi, że kolega ginie? No też nie rozumiem, czemu tak się dzieje, no ale... Wraży kontakt, dowódco. Tu, Hajkę. Idź, idź, Mike, pierwszy. Angrim! Idę. Wyruszam. Dobra, niech oni się trochę podleczą. Przyspieszmy to trochę, niech się trochę podleczą i ten... Ale Ruscy, no widzicie, są głupi. Mamy szczęście, że oni są tacy głupi. A tutaj w ogóle co, sortuje wtedy po dowódcy? Nie. To Hajkę cały czas będzie z tyłu. Ja komandant! Czekam na rozkaz. To ona ma dziwne imię, Tuchajkę. Kto mu się nazywa Tuchajkę? Przecież ona Hajkę, nie Tuchajkę. Tak. Caj tytuten! Zaraz tam będę. Angrim! Zaraz tam będę. Dobra, zróbmy szybki szpil. Zaraz tam będę. Ja i miny to naprawdę, to nie jest, to nie jest... To nie jest moja broszka, bo on w środku siedzi? Nie ma go. On się chyba respi potem. Ja! Hajkę. Słucham! W drogę! Dobra, to tak, podłóż minę. Czekam na rozkaz. I podłóż minę. Śmierć niewiernym! Może nie uda. Wygląda przyjaźnie. Na rozkaz! Wkrótce tam będę. Tak? O. To twój koniec! Śmierć niewierny! Toż to wróg! Podążę. Gdzie on jest? Ej! To go nie ma w tej bazie tutaj. Nie chciałem tego robić! Jak to się... Ar? Up? Jak to się nazywa tutaj? Ej, to... Nie wiem, jak ten zapis się nazywa. Czyli zmienili mi to, cwaniaki. Trzeba walić do południowej bazy teraz. Do przyszłości już nie wrócisz. To twój koniec. I świat jest lepszy. Zawsze była u góry, jak grałem. Z 50 razy. Wierni są wśród nas. Kto? Gotowa do akcji. Droga. O, faktycznie, jest Rusek. Chodź tutaj, Mike. Tu, Hajkę. Zmierzam na pozycję. Czekam na rozkaz. Zachciałem się dostrzec. To twój koniec. Kurde, przecież ja tych Rusków tutaj powybijam. Się pan wygodnie. Wy byście się nie przyzwyczaili wielce. Podążę. Wkrótce tam będę. Dojdziemy zobaczyć. Gdzie tu jest zejście? Tutaj? Niestety ta góra, a widzę, że tutaj nie ma przejścia. Zaraz, czyli trzeba walić tędy. Daj mu capnąć. Idę. No, dam mu capnąć. Zapytam. Siemasz, Paweł Polichlorek, dobry wieczór. Ja ten skład rozwalam, poza tym ja powinienem sprawdzić, że jak tam w składzie nikogo nie ma, to ten, ale ja myślałem, że on się respi w momencie, jeśli skład zniszczymy, ale on musi siedzieć w środku. To zaraz wyklepiemy, poza tym Olaf, byś był medykiem, weź apteczkę, ale ten ogień się szybko pali. Kopci się. Ciekawe, co on tam dorzuca, pewnie skrzynki do tego ogniska, nie? I skrzynki się. Tam będę. Jawol! Siemasz, Olaf. Wkrótce tam będę. To twój koń. O. Jaki słodki kociak z dużymi zębami. Olaf, nie idziesz z nami? Nie, to nie. Idę. Zasejwuj. No zaraz zasejwuję. Masz, proszę, specjalnie dla ciebie drugi zapis. Nie mam limitu zapisów, zaraz to będę hulał. Hulał póki tego. Podążam do celu. Siemasz kwantowy, dobry wieczór. O, Rusek. Śmierć niewiernym. Idę. Śmierć niewiernym. Firefly. Aż się Rammstein przypomina. Nie pisz kubka? No nie. Kaput. Nie pisz kubka, bo cię kwantowy dojedzie. O, tu się da przejść. Rybkę. Chce ktoś rybkę na kolację? W ogóle zastanawialiście się, co oni jedli w przeszłości? Zaraz tam będę. Coś jeszcze? Ale jak Hajkę wolisz, to gelwy makamele.
Hehe, nie mogę się powstrzymać. Kwantowy dobija ludzi. Dobra, a ta druga barżu jest chyba tu, albo za rzeką, albo gdziekolwiek. Ej, ale podoba mi się ta rzeka, ta animacja tej rzeki. Ładnie tak. Wiesz, że ona taka statyczna. O! Oj, przestań! Nie wolno, nie wolno. Odejdź stąd, przestań, odwrót. Podążam do celu. I teraz, bo ja mam strasznie niefart. Ja mam strasznie niefart, jeśli stawiam miny. I mnie, pewnie, mnie pewnie rozdupcą zaraz. Nie wygląda przyjaźnie. Ogień nieprzyjaciela! Nie. Zrobiliście dla mnie niezłe fajerwerki. Naprawdę, nie musieliście. Nie ma czasu na gadanie. Uciekajmy stąd. Atakują mnie! Co znowu? Dobra, jak teraz ucieknę, to się zaliczy mi Giviego? Nie zaliczy mi Giviego. O, matko. Ja, komandant. Mówiłem, że ja nie umiem miny. Ja mówiłem, że ja nie umiem z minami. Dobra, stawiajcie minę. Ach, proszę. Co zrobiliście dla mnie niezłe fajerwerki? Naprawdę, nie musieliście. Nie ma czasu na gadanie. Uciekajmy stąd. Prawdziwy Aulik. Czekam na rozkaz. Kurum się nie kłania. Wróg wyeliminowany. Nie! Czekajcie, muszę to skasować. Muszę postawić dwie miny, nie trzy. Muszę postawić... Tylko gdzie jest ten zapis, to? Nie, który to był zapis? A M nie, który to będzie zapis? A P, X01, dobra, to są X01. Mówię, ja nie lubię się bawić minami. Zgłasza się Givi. Koledzy muszą minę postawić we dwóch. W drodze. Nie wygląda przyjaźnie. Trzeba wam gruzić. Nie zrobiliście dla mnie niezłe fajerwerki. Dobra, to był odwrót. Nara, spierdzielamy stąd. Odbito zakładnika, brak strat w ludziach, dobra robota, Hajkę. Ja nie umiem stawiać min i to na każdym streamie, nie wiem czy ktoś z was oglądał kiedyś, za każdym razem ginę jak stawiam miny. To jest normalne, dobra. Mike, Hajkę, będziesz się jeszcze w mechanika expił, a ty będziesz się expił też w mechanika. Czy on ma, czy te awatary po lewej są takie... spłaszczone, w sensie takie są wąziutkie, zrobione? Czy mi się tylko wydaje? Tak, są takie wąskie. Coś tu się nie zgrało, ale to możliwe, że od mojej rozdzielczości śmiesznej. Prawie za pierwszym razem, prawie. No tu Hajkę kuca, ma śniperkę. Ciekawe skąd, pewnie Amerykanom ukradła. Zawsze dziwne miny robi. Ale teraz na czwartym poziomie. No, Pierwsze zadanie, okolice bazy Delta. Skąd oni wiedzą, że tu jest okolice bazy Delta, ha? Wszelakie ustalenia okazały się wydmuszką. Na miejscu Hajkę spotkała Rosja, na ludzie, którzy weszli z nią do Eona, zniknęli. Teraz mały oddział usiłuje przedostać się na wschód. No, księżniczko, szwędamy się po tym wygwizdowi już trzeci dzień, a bazy jak nie było, tak nie ma. Jesteś pewna, że idziemy nadal na wschód? Mam kompas. Tak, idziemy na wschód. Prędzej czy później musimy na coś trafić. Jak nie na ruskich, to na naszych. Mało ci było ruskich 3 dni temu, szalona babo? Nie marudź. Więcej ruskich znaczy więcej blach i wódki do zdobycia na wrogu. Co prawda, to prawda. Napiłbym się. Sam wolę wina. Ale jak zdobędziesz więcej wódki, wzniosę za ciebie toast, księżniczko. Mego bruba z Głomardzius. Co chcesz od mojej siostry? Givi nic nie chce od twojej siostry. Gruzin chce wznieść toast za naszą przyjaźń. Nie wyglądasz na Gruzinkę, Hajkę. Zgadywałeś z kontekstu? Rodzice byli Czeczenami z pogranicza. Słyszałam trochę gruzińskiego za dzieciaka. Mam nadzieję, że mają się dobrze. Ruscy zrobili ze mnie sierotę. W niebie im na pewno lepiej niż było za życia. Przepraszam, Hajkę. Nie powinienem był pytać. Nie masz mnie za co przepraszać.
Nie miałeś prawa wiedzieć. A ty nowy skąd jesteś? Kamil, dumny poddany jej królewskiej mości, któremu uratowaliście tyłek. Wielkie dzięki. Pani i panowie, Savedit, zanim ten żart się skończy na i zostali pożarci przez gigantyczną rosiczkę. Racja, my tu gadu gadu, a czas leci. Za mną, chłopcy. Idź na wschód i tu będzie Janusz. To jest komandant. Janusz tu będzie. Halo, halo. Ja widzę, że niektórzy z was łapki w górę nie zostawili. Jak mamy kontynuować? Poproszę opłatę w postaci łapki zostawić. To wyłączę spację, będziemy dalej grać. Kamil nie ma tego akcentu. Może zaraz będzie miał. Jak Janusza spotkamy, bo tu Janusz jest. Idę. Wyruszam. O, jest ekipa. O, i Sofia. Greka. Podążam do cenu. Georgi. Na rękawach bez ładu i składu. Angielski z akcentem ciężkim jak stodoła. Znaleźliśmy naszych, chłopcy. Heikersteier z oddziałem. Melduje się na rozkaz. Kto tu dowodzi? Teoretycznie Robert Farmer. W praktyce do jego przybycia dowodzę tu ja, doktor Aviradze. Miło mi panią poznać, Steyer. Cała przyjemność po mojej stronie, doktorze. Zdrowo, Heike. Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że cię widzę. Kaja? Dobrze cię widzieć, przyjaciółko. Panie się znają? Czy się znamy? Steyer to jedna z najlepszych żołnierzy w całym tym cyrku. Jakby ona poprowadziła nas na deltę, mielibyśmy to z głowy w godzinę, zamiast diabli wiedzą, który dzień czekać, aż farmer łaskawie się tu zjawi. Czy pani sugeruje, żebyśmy oddali nadzór na tak ważną operację komuś, kto 10 minut temu wyszedł z bagna pod Nuklizman? Lepsze to niż czekanie, aż farmer łaskawie stwierdzi, że jest już wystarczająco modnie spóźniony. Pani raczy żartować, Klizman. Czy pani ma pojęcie, jak ważna jest ta misja? Ta baba z bagien rozniosła w pył dwa ruskie posterunki, żeby mnie wydostać. Jeśli ktoś ma wykonać pańską misję, to właśnie Heike. Jeśli pańska misja jest tak ważna, żeby ciągle przypominał nam pan o tym, jak bardzo jest ważna, to czekanie na farmera jest głupotą. Im dłużej czekamy, tym więcej czasu Jankesi mają na ukończenie badań i zostawienie pana z pustym laboratorium, doktorze. Jestem trochę racji. Dobrze, jeśli pani koleżanka jest tak dobra, jak pani mówi, może zacząć od wybicia im naukowców, to powinno ich spowolnić. Jeśli zrobi to pani dla nas, Steyer, rozważę oddanie moich ludzi pod pani komendę. Oczywiście, doktorze. Zaraz się tym zajmiemy. Kurde, Steyer. Kobieta ma przewalone z tym nazwiskiem, bo każdy wymawia inaczej. Nie? Steyer. Kurde, biegło pani na nazwisko, a weź sobie wymawiaj sam. Dlaczego Heike mówi ciągle głosem zjaranej uwodzicielki? Nie chciałbyś, żeby cię taka zjarana uwodzicielka uwiodła, Radziu? Jakby ci taka do łóżka szepnęła, to byś zaraz, kurde, miał miękkie kolana. Widzę, arabska kampania liczy na Arkampa. To jest arabska kampania, super sosowa, panie Terminat. Proszę łapkę w górę zostawić. Unikaj wykrycia. Ja! Oj, Kaja z nami idzie! Okej. Okay. Ale Kamil Wyrwik, czy tam... Wyrik, przepraszam. To jest komandant. Tu kunia mamy w ogóle. Śmierć niewiernym. Ten koń jest niewierny? Śmierć niewiernym. Okej. Okay. Trzeba wam gruzina. Tak? Słucham. Tak? Tutaj są jakieś te, nie? Naukowce. Amerykańskie. Idę. To twój koniec. O, tutaj są. 5 minut. Dobra, nowa mechanika. Kładziemy się. Moje umiejętności walki. I wstajemy. Podążam. Idę. Wyruszam. Oj. Amerykańskie mundury. Gość niesie apteczkę. Naukowcy. Zgasić ich, zanim się połapią, co do nich strzela. Rozkaż, szefie! Fire, fire! Gin wreszcie, psi synu! Dobry strzał! Wróg wyeliminowany. Wróg wyeliminowany. To jest koń zwalony przecież. Idę.
po to był, żeby go zabić. Nie możemy się zbliżać za bardzo do tej bazy. Nie będę też zabijał mapoludów, bo nie jestem pewny, czy my tutaj nie musimy ich przejmować. Siemanka, się pytam, kto jest odpowiedzialny za potyczkę w sosie żabisko. Kto ma pewne wykończenie, to jest jakaś petarda. Fajny żabisko. Nie, mi się też fajnie grało, ale serpent postanowił to wywalić chyba, bo tej potyczki ma nie być, wyruszam. Jeśli się nie mylę. Jak ciężarówka. Zaraz tam będę. Wyruszam. Dobra, musimy pozabijać amerykańskich naukowców. Pójdę tam. Nadlatuję. Posprzątajmy świat. Czekam na rozwój. Kurde, to ja gram na czwartym poziomie, to mnie Araby zaraz nie zabiły. Pety, aha, żabi zostaje, no bo żabi zajebisty jest, kurde. Sam koncept tej misji mi się podoba. Ty zostawił Subika, dziękuję bardzo. O! Szkoda, że to nie Gladstone. I do nas idzie atakować. Zwiększyły się moje umiejętności walki. I to tyle. Teraz czas wrócić do Aviradze. Może w końcu ten gbur doceni nasze wysiłki. Janusz, czy ty jesteś gburem? Koń zwalony? Tak, właśnie to był koń. O, tutaj następny koń zwalony. I nawet żaba sosowska jest. Jak ktoś oglądał ciekawostki, to wie, ile roboty z tym było, ale sobie pokumkała. Zobaczcie, jak całą rzekę zalała krwią. Żaba miała tyle krwi. Zgodnie z rozkazem. Jest okazja się Arabami wysadzić? Chyba nie. Podążam do celu. Chyba nie, ale zobaczymy. Podążam do celu. A Bober? Nie wiem, czy jest Bober. To czas Serpenta pyta, czy jest Bober. Polski Bober. Wyruszam. Dawaj, Avira. Co ten koń zrobił? Widzieliście? To się wsunął na ekran. Zadanie wykonane, doktorze. Jankescy badacze terenowi wąchają bagno od dołu. Dobrze, Stajer. Widać zaufanie pani koleżanki nie wzięło się znikąd. Prowadźcie. Oczekuję od was szybkiego uporania się z laboratorium. Im szybciej je pani przejmie, tym szybciej będziemy mogli się zabrać za to, co najważniejsze. Tak? Gdzie będzie to z tym w ten... Czemu? Zgłasza się Kamil. Nie było opcji tego? Słucha. Kurde, żeby on ich tam zwabił? Hej, Hajke. Udało się wskrzesić jankeskie radio, którego nie udało wam się dokumentnie rozstrzelać. Może się wam przydać. Co proponujesz? Jeśli mamy kogoś, kto mógłby udawać Jankesa, moglibyśmy spróbować wywabić część ich żołnierzy. Dałoby się to zrobić. Pytanie tylko, kto z nas brzmi najbardziej jak jeden z nich? No oczywiście, że chcemy. Zajmę się tym. Muszę się tylko upewnić, że wymawiam moje R mocniej. Kilka innych małych poprawek i z brytyjskiego herbaciarza zrobimy amerykańskiego kawosza. Grupa badawcza wzywa bazę Delta. Jesteśmy atakowani przez agresywne małpoludy. Potrzebujemy wsparcia. Natychmiast! Odezwijcie się! Delta! Długo nie wytrzymamy! Odcięli nam drogę odwrotu! Przyjąłem! Zaraz kogoś po was wyślemy! Świetna robota, Kamil. Przynajmniej tyle mogę zrobić, żeby ci się odwdzięczyć za wyciągnięcie mnie z ruskiego bagna. Gotowa do akcji. Oni przyjadą tutaj, czy tam? Ja. I fajnie, o. Ło, ale ekipę zmontowali. Czemu Amerykanie powiedzieli głosem ruskiego? Nie wiem. O, Roman. Dlaczego Szejk jest w jankeskiej bazie? Wyruszam. Gdzie tam masz Szejka? On tak mówi, trzeba im pomóc. Dotarłam na miejsce. Czekaj. A! Będzie najlepsze. Pan Mietek. Ciasne, ale własne. Cześć, Jankesi. Podoba się przyjęcie niespodzianka? Wróg zlikwidowany. To twój koniec. Śmierć nie wie. Heinrich Hertner. Amerykańskie nazwisko jak znalazł, nie? No i pierwsza grupa z głowy. Teraz idziemy po resztę. Zaoramy im posterunek, księżniczko. Skąd ci się wzięła ta księżniczka? Nasza własna Ksena, robiąca porządek w tym bajzlu. Nasza własna Ksena. Czas na nowe odkrycia. O, czyli będziemy mogli oswajać małpoludy, to dobrze, to dobrze. Ciekawe, ile będzie szło ich oswoić przed końcem misji? Zgłasza się Kamil. Skoro ta technologia Avirace jest, tylko nie jest badana, bo nie możemy budować nic. Na rozkaz. Chodźcie tutaj, niebite.
nie bite. Zmierzam na pozycję. Taka stara gra dalej wygląda dobrze. Mówię, bo gry, które przeszły na te 3D, czy tam pseudo 3D, one wyglądają brzydko. Wkrótce miarowy oddech pomaga w długim marszu. Dotarłem na pozycję. Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Jakby był na tygodniowym kacu, bo mam myśli, że Amerykanie tu siedzą i co? Piją wodę z tego jeziorka, panie, wódę chleją, albo tam nie wiem co oni mają. Oni ogólnie alkohol w USA, to chyba whisky mają jedynie dobry. Przestałeś krwawić, dobrze. Janusz, kurde, jak on do łóżka szepcze, przestałeś krwawić. Przestałeś krwawić, dobrze. Chcesz ołowiu? Proszę. Jim Smooth. W drogę. Ty. Wyruszam. Pójdę tam. Żadnego mapoluda nie przejął. Chodź Janusz tutaj przy ziemniaczku. Trzeba pamiętać, zróbmy sobie zapis, trzeba pamiętać, że oni tak tutaj będą rozbierać te laboratorium, jeśli się nie mylę. Dlatego trzeba też powstrzymać ten proceder. Czekam na rozkaz. Nie wiem, z której strony oni w ogóle ten, gdzie i co mają tutaj. Pomaga w długim marszu. Czekam na rozkaz. Tu jest hamburgery kanin. Ach tu! Cię nawiaduje! Nie ma do bunkra. Gdzie się tu będziesz bunkrować? Chodź, Janusz. To twój koniec. Sytuacja wymknęła się spod kontroli. Musimy się wycofać. Idę. Śmierć niewierny. Pójdę tam. Pilnujcie moich tył. Śmierć niewiernym. Gdzie, kurde, Gladstone? Gdzie myślisz, że jedziesz, gnoju? Idę. Zmierzam na pozycję. Gotów na rozkazy. Na rozkaz. Dobra, czekam na rozkaz. Mamy chyba wszystko. Okay. Ogień nieprzyjaciela! Ale ten mnie grzmotnął. Dobra, zapraszam tutaj, panie Mietku, do bazy. Czemu Glaston jest żołnierzem? No bo uciekał się, zmienił, nie? Znowu być pod twoją komendą, Hajkę. Dawno nie poszło nam tak sprawnie. Miał wam i dowodzić farmer. Wcale mnie nie dziwi, że wszystko szło opornie. Ten se tam strzela na chilku, w ogóle wywalone ma. Dobra, gdzie jest Sofia, Sofia Spyros? Sofia? Cudownie, Stajer. Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia badań. Zgłasza się Kamil. Gotów na rozkazy. To zapraszam tutaj. Co teraz, sir? Możemy tylko zbadać małpiszątka. Co znowu? Chodźcie, pomożecie. Się moje umiejętności. Chociaż czekajcie, żeby Hajkę wyekspić, to nie Hajkę to sama zbada. Czekam na rozkaz. Jestem na miejscu. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Jak pilnujesz, tak masz. Co teraz? Oczywiście, jak pilnujesz, tak masz. Jak nie pilnujesz, jak dobrze. Pilnujesz, to cię tak. Dojadą. To cię dojadą, jak nie pilnujesz. Przejmij to. Przestałeś się. Dobrze. W ogóle da się robić pojazdy? Ciekawe, czy coś przechodzi do kolejnej misji. Tu, doktor Aviradze. Czekam na rozkaz. Tu, doktor Aviradze. Dlaczego farmer jest takim dupkiem? Kto wie? Dzisiaj na średnim gramy. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Mówisz, że jakiś wątek między Kajem i Hajkę był? Siemano, Areczek, dobry wieczór, panie Areczku, dobry wieczór. Robi się, kierowniku. No, Hajkę już ma pierwszy level. Niech wbija, bo Aviradze i tak będzie miał tego levelu w cholerę. Tu, Hajkę. Aviradze jest przekoksem, więc i tak będzie miał 88 osób. Witam wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy. Miejmy nadzieję, że dzisiaj przejdziemy jak najwięcej misji. No tutaj żabki sobie są. Idę. Pytanie, po co mi jest tyle skrzynek tutaj? Pan Nostajer, jesteśmy gotowi do nawiązania kontaktu z praludźmi. Pańskie ważne badania dotyczyły rozmawiania z małpami. Ryzykowałam życie moich ludzi, żeby mógł pan sobie oswoić zwierzątko. Nie żartuję. Jesteśmy najmniejszą liczebnie stroną tego konfliktu, a małpoludzie cechują się wyższą siłą fizyczną i wytrzymałością niż nasi nawet najlepsi żołnierze. Jeśli uda nam się ich wyszkolić do walki, będą wspaniałymi jednostkami liniowymi. Każdy wyszkolony praprzodek to jeden więcej żołnierz pod pani rozkazami. Nawet jeśli okaże się, że nie potrafią obsłużyć karabinu, to każdy małpolud noszący skrzynki to kolejny nasz żołnierz, który nie musi. Dobrze, zobaczymy, czy pańskie zwierzaki do czegoś się nadadzą. Teraz pytanie jest, tak? Bo tu jest dużo małpoludów tutaj jest, w ogóle nie wszędzie. Uciekaj, Maj. Trzeba wam gruzina? Nie uciekaj, Maj, go nakrzyczy. Tak? Ja. Tak? Zgłasza się Givi.
Zgłasza się Givi. Niego nic nie zdziwi. Chodź tu, małpko. Kaja, mam jakieś małpy, kane wszystkie są. Halo, małpy. Trzeba ty, mam gruzina. Jest tutaj. Dobra, Kaja przyjmuje. Idę. Czy te małpy przechodzą do next mission? Zgłasza się do służby. Oto nasz pierwszy ochotnik. Gratulujemy wstąpienia do grupy prehistorycznej Executive Outcomes, panie małpolud. Nie ma co, Mike. Dobrze nam życzysz. Executive Outcomes płaciło parszywie i traktowało cię jeszcze gorzej. No, bo mi tak nie zamierzamy płacić. No chyba, że aż tak bardzo chcesz jedną zawość do domu. Przybyły posiłki. Zbierać się, ludzie. Idziemy przejąć co nasze. Spóźniliście się, pani farmer. Co? Delta już jest zajęta. Ukończyliśmy badania, możecie nas najwyżej eskortować z powrotem do bazy. Pod waszą nieobecność panna Steyer zajęła się wszystkim. Steyer? Tęskniłeś, Bob? Nie nazywaj mnie Bob! Miałem nadzieję, że coś zdążyło cię zeżreć, ale... powinienem był wiedzieć, że nawet zeżreć cię nic nie chce. Dobra, w takim razie zabieramy się, panienki. Serio? Ktoś tam uciekł? Ciekawe kto. Przejąłem dwa małpoludy. Zdążyłem przejąć dwa małpoludy, widziałem. Ciekawe czy dwa się zapiszą. Część naukowców uciekła. Dobra, Hajkę mechanik, Givi mechanik, ty mechanik, ty też mechanik. Panie tutaj, idź soldata może. Ty też mechanik, ty też mechanik. A ty idziesz soldata. To się przyda. Bo jest zbugowane, bo jest napisane w PHP. No na pewno. Nic nie jest zabugowane. Ja lamię strasznie. Next mission, moi drodzy. Prawo silniejszego. Inicjatywa i zmysł taktyczny Hajkę zaprocentował teraz. Szejkowie chcą jej przekazać kolejne zadanie. Mam nadzieję, że miałaś radochę ze swojego wyskoku, Hajkę. Szefostwo pewnie zaraz cię oduczy wychodzenia przed szereg. Jeśli mnie zrugają, to pomyśl, co zrobią z tobą za przywleczenie tyłka na miejsce tak późno. Kto z was to Steyer? Hajka Steyer, melduje się, ser. Miło mi panią poznać, Hajkę. Doktor Aviradze wyraża się o pani w samych superlatywach. Muszę przyznać, że obaj jesteśmy pod wrażeniem pani zaradności. Mając na uwadze rekomendacje doktora Aviradze, postanowiłem powierzyć pani wykonanie następnego zadania. Dziękuję, ser. Że co? Że niby Steyer ma nami dowodzić? Z całym szacunkiem, ser. Pytał cię ktoś o zdanie, Robert? Nie, ser. Tak myślałem. Pamiętaj, kto ci płaci, kto wydaje rozkazy. Hajkę wykonała zadanie za ciebie siłami, które Sheikh Sharif ci przydzielił, podczas gdy ty żebrałeś jak pies o więcej ludzi w Kabie. Zakwestionuj moje rozkazy jeszcze raz i nie skończy się na ostrzeżeniu. Czy to jasne? Tak jest, ser. Dobrze. Skoro wszystko sobie wyjaśniliśmy, przejdę do sedna sprawy. Nasi zwiadowcy donoszą, że tą drogą często jeżdżą amerykańskie konwoje rozwożące surowce do wysuniętych placówek. Twoim zadaniem, Hajkę, będzie przyjęcie jak największej ilości surowców z tych konwojów. W tym celu weźmiesz swój oddział, znajdziesz dogodne miejsce i zbudujesz posterunek, który zapewni nam kontrolę nad drogą. W tym czasie Farmer zabierze swój oddział na południe, gdzie zbuduje bazę przeładunkową, do której Steyer będzie dostarczać zdobyte surowce. Z bazy przeładunkowej surowce pójdą w głąb naszego terytorium. Jeżeli dowiem się czegoś więcej, będę się z wami kontaktował przez radio. Czy wszystko jasne? Jak słońce, ser. Pan tu rządzi, szefie. Hajkę, Georgi prosił mnie o przydzielenie go do twojego oddziału. Będzie doskonałą podstawą twojego zaplecza naukowo-medycznego. Upewnij się, że nie pozostaje próżny. Rugał wilk razy kilka, zrugali i wilka, co bo? Odwalcie! Odwalcie! Mamy jasne rozkazy.
znaleźć dobre miejsce i zbudować bazę. Potrzebujemy dość miejsca na minimum skład i warsztat. Pamiętajmy o laboratorium. Mam kilka pomysłów wartych realizacji. Sigura, doktorze. Nie zapomnimy o panu. Skład, warsztat, ergastirio. Greka. Piękne i klasyczne, panu Spyros. Zna pan Grekę, doktorze? Klasyczną. Ze studiów. Zwiad to robota dla mnie, szefowo. Znasz się na zwiadzie, Mike? Fanspeja te bunde zwia. Daję mam swoje naszywki. Fiu, fiu. Niemiecka elitarna jednostka zwiadu. Szejkowie mieli rozmach z Kubani. Znajdź odpowiednie miejsce przy drodze pod budowę bazy. Czemu przy drodze? I oszczędzaj ludzi. Mam trzy małpoludy, normalnie się dostaje jedną małpę i mi się wydaje, że gdybyśmy poprzednią misję striggerowali w ten sposób, że, bo mieliśmy ludzi raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem ludzi w poprzedniej misji i gdybyśmy każdego z nich mieli na naukowca i wysłali pod małpę i naraz zdali, to wtedy byśmy mieli siedem małpoludów. Bo ja przejąłem trzy i tylko dlatego, że ich rozdzieliłem. Bo mimo jak Farber gada, to nie dalej przejmowali, więc szłoby to w ten sposób zrobić, że sobie więcej małp przejmiemy. A będą one przydatne w tej misji, bo tutaj jeszcze jedna lata, koło nas chyba są dwie na tej mapie. Więc jak się kombinuje, to jest w stanie się ten, chyba że serpent zaraz to zablokuje, już nie będzie szło tak zrobić. Dzień dobry, siemasz Kamil Z. Cel drugorzędny, żeby twoi ludzie przeżyli. Bo nie wiem czy wiesz, ale jeśli w niektórych misjach twoi ludzie nie przeżyją, to się to źle kończy. Jak będziesz kiedyś grał, no to polecam sobie będziesz spróbować. Będziesz cennym nabytkiem, tak, zgłasza okay. Się Kamil. To był... na o, jest małpolud. Tak. Dobrze, moi drodzy. Tak. To twój no koniec. To twój idę. Koniec. Wkrótce tam będę. Śmieciu, o. Innego mniej. Koń miał laga. Te skrzynie mogą się przydać. Dobrze, Hajkę. To, wśród nas wiele się nauczysz. To jest komentarz. I Janusz już pomacał małpkę. Tak? Druga gdzieś tutaj chyba jest. Wkrótce tam będę. Ale ile mamy żołnierzy? Mamy czterech żołnierzy. Podążam do celu. Jeśli Hajki zginie, to nie żyje. Dość już tego łażenia. Warto by było tapać się na górkę. Powinna nam dać bardzo dobry widok na okolicę. Mam świetną hornetkę. Z wzniesienia powinienem wypatrzyć dobrą przesiakę przy drodze. Mówisz? Doktor Aviradze. Gdzie ty idziesz? Tu jest ten małpolud. Wiecie zaraz co? Potrzebuję dwóch soldatów na dół, bo trzeba będzie te wycofujące się jednostki pozabijać, żeby mieć więcej czasu. Gotów na dalsze rozkazy. To Hamgulu, Kong i Bongo. No i koniec wycieczki. Chodź tutaj Givi, bo tutaj jest potrzebny. Dość już tego łażenia. Jeden będzie musiał tutaj wleść. Co, ja robię oddech na długim marszu. Chociaż nie wiem, czy właśnie Roman nie będzie lepszy, tylko tu jest bunkier. Gotowa do akcji. Pytanie, czy warto się będzie tam rozglądać, czy klepiemy ten... O, mogą się przydać, przyjacielu. Skoro było tyle referencji do psów, to kiedy ma do WO Bogusiu? W drodze. Bongo, idź do Kongo. No, a są, mamy i Bongo i Kongo. Janusz, pomacaj tą małpkę. Janusz. Ja muszę skończyć fajkę, szefie. Jako ja zaraz tam będę. Idę. Czas na nowe odkrycia. Janusz, tą małpkę proszę tam dziabnąć. Gotów? Tak, sir. Dotałem. I ona wtedy mówi... W ogóle czemu pojazdu nie ma tutaj z poprzedniej misji? Witamy wśród nas, Homo Pekinsis. Homo Pekinsis. Tu Hajkę. Tu doktora Wiradzę, tu Hajkę. I se pogadali. Tak, sir. Skrzynie. Jawol. Dobra, jak wyruszę. To wygląda w tej barzu? Zaraz tam no, i koniec. Mamy Amerykańców. Wiecznie. Tutaj z góry idzie klepać bez problemu, tylko że tu jest bunkier. Jak by to zrobić, żeby to jak najszybciej w stanie być przejąć? Co znowu? Ejkę, może za drzewem sobie stań, co? Jestem. O. Dibite. Oni się będą wycofywać. Dotałem. Ejkę, może strzelaj do nich, o. Ja, komandant. Roman, chodź tutaj za drzewo. Roman nie ma zasięgu. Ich bin da. No i
tak znowu? Tak, gdybym sobie tutaj stanął za tym. Już nie żyjesz. Tak? Gdzie jest Givi? Chodź tutaj, Givi. Za tym Jeffkiem. Janusz, proszę tam pomacać kolegę. Wkrótce tam będę. No dalej. Czy na górkę i rozbić ich? No właśnie chodzi o to, żeby mi nie uciekli, wiesz? A ja sobie tu ich poklepię i wtedy będą uciekać na południe. No i wtedy Małopoludami i wszystkim tam się wyklepię tych ludzi. Trzeba wam Gruzina? Dobra, ten mnie widzi, a teraz? Dowódco. Wkrótce tam stań za nią, stań. Na pozycji. Kiwi! Wróg do mnie strzela. Na pozycji. Biją tego, biją Janusza. Dobra, jestem na miejscu. Dwóch inżynierów już nie żyje. Zabawa. Kaj ma 12 pancerza? Tak. 21, widzę, 23. Bo to jest chyba ten. Wytrzymało 11, 12, 10, 10 ma. Jop. Kaja zgłasza się. Ciekawe, kiedy zaczną uciekać. Zobacz, ile tu jest wściekłych małp gotowych do... Ej, chciałbym wybrać. 5 mamy wściekłych małp, które będą atakować wszystkich tutaj zaraz. Wywalić wszystkich plików z dysku? Czy umiałem wywalić? Śmierć niewiernym! Nie usuwałem, ja po prostu podmieniłem. Zastanawiam się, co tu robię. Strzelasz do bunkra! Już nie żyjesz. A faktycznie, słucham. Ty. Przebili się przez umocnienia. Nie utrzymamy się tu. Odwrót. Pójdę tam. Dopaść ich, jak któryś zwieje, wrócą z kumplami. Kto powiedział odwrót? Gotów? Kto? To diabła. Ja, komandant, co znowu? Zobaczcie, i małpy, au! Nic nie ucieknie przed wściekłymi małpami. Zobacz, jak ich małpy klepią. Za króla i kasiorę. Czekam na rozkaz. Jaką kasiorę, ty nic nie dostaniesz, Kamil. Nawet nie będzie co zbierać. Jednego mnie. Padło na ciebie, koleżko. Słucham. A mówiłem, że za mało płacą nie zmowa. Idę. Podążam idę. Ty, a jeszcze ten na wzgórzu jest. Ilnujcie moich tyłów. O kurde, zapomniałem o tym typie na wzgórzu. Tam będę. Idę. Tak? Trzeba wam gruźnie. Cholera! Jeden zwiał. Cholera. Wróci z kumplami. Musimy im przygotować odpowiednie powitanie. No nie! Nie dostanę medalu za Płat to! Płat jest nasz. Teraz trzeba to miejsce rozbudować w solidny posterunek. Warto zacząć od warsztatu i laboratorium. Z lepszym sprzętem robota... Dobra, ja bym sobie to... Czy nie zapisałem tego? Dobra. Czas na nowe odkrycia. Chodź, na nowe odkrycia. Przyjacielu. Czekam na rozkaz. No dalej. Podążam do celu. Zgłasza się Givi. Givi będziesz tutaj stał. Givi, co się dziwi. Tam szuka. Dobra, Janusz, chodź tutaj jeszcze z Małpolu do przejęcia. No dalej. Zgłasza się. Kaja Chrisman. Zgodnie z rozkazem. Stój w miejscu tutaj. Strzelaj się tutaj. Strzelają! Ona krzyczy. Nowe odkrycia. Strzelają! Polepszyły się moje umiejętności walki. Dobra, proszę się, Kaja, expić tam na spokojnie. Tu jest Małpolud z kolejny. Więc to zostawimy ten. Trzy małpy na dole wystarczą do klepania. Tutaj zostawimy małpę, bo ten będzie schodził z tej góry. Stój tu, małpo. Nie wiem, gdzie on ucieka, w którą stronę spierdziela ten. Czas na nowe odkrycia. Czas na nowe odkrycia, chodź po małpę. Ale nie wiem, czy medalu bym nie dostał i tak, tu jest małpa. Przyjacielu. Zginie. Chodź, przyjacielu. Ale ekipa, żeście małpią zmontowali. Dobra, na południu już mamy ekipę zmontowaną. Tu hajkę. Witamy wśród nas, pomocę Kinsis. To jest, szefie. Kurde, ale mamy mało poludów tutaj. Chodź, hajkuśka. Chodź, hajkuśka, postrzelasz sobie. Podążam do celu. Brać go. Kierowniku, już wystarczy. Nie wystarczy, kierowniku. Tu, doktor Aviradze. Zobaczymy, co tam odkryjemy. Janusz poprzejmował wszystkie małpy. Ile by na za quick save, auto save? Da się to zrobić, wiesz? Gadałem kiedyś ze stukaczem o tym. Słucham. Nie wiem, gdzie tu jest wejście na górkę. Czy tu jest wejście? Idę. Się da wejść? Nie wiem, jak tu jest też wejście, czyli on może iść tędy albo tamtędy, zobaczymy.
Na zmianę będą strzelać. Chodź jeszcze Mikę. To jest komandant. Chodź Mikę, postrzelasz sobie. To jest komandant. Zróbmy sobie zapisik. Eins. Wiwonicone. Zwei. Będziesz strzelał? Jawohl. Nie będziesz strzelał. Verstanden. Obraził się. Jawohl. Ale wystarczy, że chyba ja podejdę gdzieś tutaj z tyłu, nie? To... Zginiesz. Śmierć niewiernym. Jak Rachajkę mówi tu hajkę, to chce mi się iść na fajkę. To wiesz, bierzesz, mówię telefon, oglądasz. Który teraz zapisuje. No tak, ja o takim czymś mówię, wiesz? Właśnie o takim czymś mówię. Dobra, tu nie ma zejścia, ale tu jest zejście. Pytanie, kiedy ten hamburgerykanin pójdzie, to go dorwiemy. Dobra, proszę strzelać szybciej. Atakę! Atakę! Zabawa trwa. Może nie wal w to. Już nie żyjesz. Czas na nowe odkrycia. Faktycznie, stara hajka się przebija. Czemu to tak dziwnie działa? Ja podmieniłem pliki, nie usuwałem starych. Nie mam czasu na lenistwo. Zabawa trwa. Janusz nie ma czasu na lenistwo. Już nie żyjesz. Dobra, ten bunkier chyba wystarczy zniszczyć. No dobra, ale to czemu ten? To sobie zrobię ten, że... Bereit, w drodze. Jak będzie się instalować tego moda. Psi synu. Faktycznie stare są okrzyki. Ty małpa! Małpa patrzy, małpa robi. Co ty robisz, małpo? O, biją mi tego! Romana biją! Dobra, czekajmy aż Kaja skończy wbijać level. Śmierć niewierna! To ma być przeciwnik? Przebili się przez umocnienia. Nie utrzymamy się tu. Odwrót. Dopaść ich, jak któryś zwieje, wrócą z kumplami. Kto powiedział odwrót? Hej, wkrótce tam będę. Wykryłam wroga. Tak, wolę budować niż niszczyć. Podążą. Trochę zlamiłem. Już nie żyjesz. It's a long temporary. Dopaść ich, jak któryś zwieje, wrócą z kumplami. Dobra, gdzie są te małpy? Zgłasza się Kamil. Zabić ich! To twój koniec! To twój koniec, śmieciu! Zgłasza się Givi. Którędy schodzi tamten ten? Strzelają do mnie, tak? Sir! Wytrzymam! Zabić ich! Nie płacą ci dość, żeby się z nami tutaj walczył. Idzie, dobra. Słucham. Tu, doktor Aviradze. Gotów? Nie płacą ci dość, żebyś z nami walczył. Idę. Nawet nie będzie co zbierać. Idę. To jest, szefie. Nie płacą ci dość, żebyś z nami walczył. Jeden zwiał. Cholera. Dobra, kij z tym. Musimy im przygotować odpowiednie powitanie. Tu, doktor Aviradze. Dobra, Aviradze, chodź. I on też tędy ucieka w ogóle. Żebyś z nami walczył, tak? Dobra, podnieś tego. Podnieś mapkę, potem podnieś Kamila. Wyleczymy. Jedziemy. Się. Trzeba wam Gruzina? Sofia Spiros, gdzie ty jesteś, Sofia? Chodź, Sofia. Niestety. Tak jest, sir. Samo się przejęło w ogóle. Mam nadzieję, że dźwignęliście tą małpę. I w ogóle tamtego. O, dobra, Kamila dźwignął. Skład jest nasz. Teraz trzeba to miejsce rozbudować w solidny posterunek. Warto zacząć od warsztatu i laboratorium. Z lepszym sprzętem robota pójdzie łatwiej. Nie mogę się doczekać gotowego warsztatu, szefowo. Naprawię ci dowolny ruski czy jankeski złom, ale ręce mnie już świerzbią, żeby zbudować coś własnego. Sofia na pewno ci coś zbuduje, jak ładnie poprosisz. Z przyjemnością. Dobra, Tylko, że... No i co my tu mamy? Jankesi zbudowali nam podwaliny po stachunku. Składzik, jedno umocnione stanowisko ogniowe na drogę, las wykarczowany pod rozbudowę. Cud, miód i orzeszki. Świetnie. Teraz tylko trzeba eksmitować poprzednich lokatorów i można zabrać się do roboty. Dobra, to dzisiaj robimy za komornika. Idziemy wykopać drzwi. Doskonale, panno Steyer.
Wiedziałem, że świat nauki może na panią liczyć. Teraz możemy kontynuować nasze badania. Niech zgadnę. Potrzeba wam więcej małp? Oczywiście. W Delcie ledwo zaczęliśmy badać ich potencjał. Dobrze, przydzielę wam eskortę, jak będziecie gotowi do oswajania tutejszych. Co ty, Janusz? 7 małp za mało? Przepraszam, 6, 7 jest finalnie. Dobra, panienki. Zapraszamy na wielkie otwarcie bazy przeładunkowej. Na początek możecie nam przynieść ciasto i 300 skrzynek części. Nie ociągać się, jak nie wyślemy szefowi prezentów w terminie, to się na was wścieknie. Przyjęliśmy. Pierwszy transport powinien jechać do was niedługo. Masukin kot zachcianki. Tyle skrzynek i ciasto i co jeszcze? Dobre sobie. Znając go, to dopiero początek. Pewnie za chwilę będzie chciał 1000 skrzynek i kapcie. On zawsze był taki uroczy? Ta, odkąd go znamy. Byłby chory, gdyby każdym słowem nie udowadniał ci, jak bardzo jest macho. Dostał 300 skrzynek i tam chyba trzeba będzie kij, chyba 3 albo 4 transze są. Oszczędzaj ludzi, wybuduj warsztat do pracy, wszystkie dostępne technologie. Wyładuj skrzynię w zaznaczonej strefie, to wiemy. Okej, okay, dobrze, dziękuję. Okay. Dobra, proszę się zmienić. Mamy posterunek. Teraz trzeba pomyśleć, jak przejąć ciężarówki ze sprzętem. Jak dla mnie mamy dwie opcje, szefowo. Możemy postawić nowe zabawki z warsztatu na wieżyczkach przy drodze. Będą tanie i statyczne, ale lekkie amerykańskie ciężarówki powinny zatrzymać bez problemu. Gorzej, jak któraś przejdzie przez linię umocnień, bo wtedy nie będziemy mieli jej czym gonić. Pojazdy będą drogie, ale dostatecznie szybkie, żeby nie było mowy, że któraś ciężarówka nam ucieknie. Dobrze, zaraz, zobaczymy, co da się zrobić. Zaraz badamy te małpy! Bo przede wszystkim do noszenia skrzynek, tania siła robocza. O, Janusz zrobił, chodź Janusz! Chodź Janusz. Czas na nowe odkrycia. Trzeba porozmontowywać to. Zaraz budujemy kosiarki. Kosiarki jak najdalej tutaj, żeby się móc fajnie... O, żeby się móc fajnie strzelać. Wystarczy. Wróg wyeliminowany. Tańsze skrzynek są należne od poziomu trudności. Na twym jest tylko... Aha, dobra. Zaraz zobaczymy, ile teraz te małpy tam pomacamy. Dobra. Nie. Roman, proszę tutaj ten. Tu, doktor Awiradze. 7 małp. Konwoje ruszyły. Musimy zatrzymać te ciężarówki. Kurde, jak ja mam to zatrzymać? Nie zatrzymam tego teraz, no kurde. Dobra, ukończona. Co ty, nie teraz. Tak, oni jadą stąd tylko. Stąd i do góry jadą. Co ty, ja tego teraz nie zdążę. Tak? Co znowu? Słucham. Nie ma szans. Chodźcie tutaj. Gotów? Tak, sir. Nowe laboratorium. Nie śmieszne, nie? Takie z patyków zrobione laborałkę. Wybite. Dobra, chodźcie szybciej, to zrobicie w sumie. To niech tam buduje. Niech te małpoludy zmacają jak najprędzej. Potem już pójdzie na lajcie, nie? Roman w ogóle tego nie rozmontował do końca. Tu jest pełno skrzyń w ogóle. Zatrzymaj z wrogiego transportu, przegrałeś. GG, koniec, nie da rady. Zaraz ogarniemy. Przyjmiemy sobie ciężarówkę, będziesz szło je rozbierać. Trzeba wam gruzina? O, od razu sobie warsztat może machnijmy. Dajcie tutaj warsztacik. Zabieram się do budowy. A ty, Roman, proszę to rozbudować. Czy rozmontować. Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Tego się da rozumieć. I tu balista. Balista to jest miód w tym modzie, nie? To jest zajebista broń. Wszystko rozwala ta balista. Czyli małpoludy już mogą być soldatami. Wiem, że mogę zapisywać, ale po co? Dobra, specjalnie dla was zapiszę. 3 zapisy, zobaczcie, i mogę dalej zapisywać. To jest normalnie życie. Tu, Hajkę. Hajkę, jak tam level? Wbijaj. No Janusz, kurde, ta łysinka. Przystojniak. Przystojniaczek. Jop, buduj, jop. Zobaczymy, jak to wyjdzie tutaj, bo ogólnie tak, te mapy mi wszystko pozbierają. Wyniżałuj sobie. Ja, komandant. Verstanden. Verstanden. Tyle małp.
A co w ogóle będą za cele? Aha, jak chyba zbadam te oba te, to będą gadać dialogi, czy dopiero jak sobie te małpy tam wsadzę do tego, to będą gadać dialogi? Znalazłem kochaty! Co znowu? Dobra. Jedną mapę weźmy na razie te... Dobra, weźcie się małpę, też zmień. Po kolei. Nie wiem, po co mi to, jak ja nie będę budował, to mam zbadane. A mogę to mogę rozbudować, o uzbro, okej. Okay. Proszę badać. Dobra, małpka dostała narzędzia. Przyda nam się więcej rąk do pracy. Zobaczmy, co potrafi. Czyli co, ja ci już nie wystarczę, Sofio? Wybacz, jesteś za mało włochaty, żeby być w moim typie, kochaniutki. C'est la vie, czas znaleźć sobie nowy obiekt westchnień. Moje złamane serce chyba zainspiruje mnie do budowy kolumny destylacyjnej. I widzisz, niby tragedia, a pożytek będzie dla wszystkich. Jak już odpalisz kolumnę, zlej mi literek metanolu. Będzie na prezent dla farmera. Co ten facet ci zrobił, że chcesz go oślepić? Jest obrzydliwym hamem, który myśli, że kobieta jest po to, żeby mu usługiwać. Butelka metanolu się przyda, jak w końcu dostatecznie mnie wkurzy. Coś chyba... No i mamy warsztat. Różna to głośność była tych dialogów. Krasio? Są skrzynki? Cięższa nie. Broń do statycznych wieżyczek. No mogę poskładać z części w składzie od ręki. Bez silników nie dostaniesz nic, co jeździ, szefowo. Laboratorium powinno się zająć rozrysowaniem prototypów. Tak? Tak jest. Mamy silniki i narzędzia. Możemy zacząć składać pojazdy. Mimo moich protestów, Szejkowie uparli się na lekkie, szybkie podwozia. Lekkie i szybkie? Nie brzmi źle. Nie brzmi źle. Przynajmniej dopóki nie popatrzysz na plany i nie zdasz sobie sprawy, że chcą cię wysłać do walki na przerośniętym, trzykołowym, dziecinnym rowerku z pancerzem niewiele lepszym od przeciętnego arkusza blachy falistej. Dobra wiadomość jest taka, że rowerek będzie szybki nawet z silniczkiem od kosiarki albo elektrycznym na dwa ziemniaki i bateryjkę od zegarka. Ziemniaków nie mamy, ale chłopaki z laboratorium zmontowali z części w skrzynkach ogniwa słoneczne. Czyli do cięższych pojazdów nie mamy startu, ale przynajmniej możemy wokół nich robić kółka. Będę musiała o tym pamiętać. Zainspirowany jankeskim składem, chciałem na nich postawić wieżyczkę z 4 półcalówkami, jak w starych amerykańskich half-trackach do mielenia piechoty. Niestety, jak spróbowałem, rowerek złamał się w pół. Czyli co, nie postawimy tego na rowerku? Udało nam się postawić sprzęgnięte 2. To i tak o 1 więcej niż montują na swoich pojazdach jankesi. Śmieszy mnie to trochę, jak pomyślę, że ludzie, których dziadkowie dali nam ikoniczne 4 sprzężone półcalówki, tutaj montują na pojazdach pojedynczą zabawkę dla dzieci w kalibrze broni piechoty. Ich strata, nasz zysk. Zbuduj 2 pojazdy. I ona wtedy jak mamy, mówi, kto z... Tak, szefie? Czas na nowe odkrycia. I ona mówi, tak, szefie? Tak. Kolejny punkt w nauki. Dobra, te mapy mi ładnie skrzynki pozbierają z całej mapy, co się cieszę. Ten mi tu zbuduje pojazd, Hajkę do niego dołączy zaraz, będzie drugim mechanikiem, która będzie woziła tutaj rzeczy. I chyba do tej misji wystarczy mi tyle. Tutaj jest kwestia tego, że no mówię, dialogi są takie, że niektóre postacie mają zajebisty sprzęt do nagrywania, aktorzy dubbingowi zajebiście to zrobili robotę. Niestety niektórzy nie mają sprzętu, nie? A to też trzeba brać pod uwagę, że to jest mod non-profit, więc... Czekam na rozkaz. Jest zajebiście moim zdaniem zrobiona robota. Co jest, kierowniku? Co jest, kierowniku? Tu, Hejke, wbijasz ten level czy nie, kurde? Czekam na rozkaz. Ale ekipę żeście naukowców zmontowali. Dajże skończyć fajkę, szefie. Chodź, Małpolut. To co, kierowniku? Krasio? Co to ma być? Do czego niby jest to dziwadło? Mój własny pomysł.
mechanicznie wspomagana balista, miotająca ciężkimi stalowymi bełtami. Świetna przeciw piechocie. Przetestowaliśmy ją też na pojazdach. Bełt przechodził przez lekki pancerz i wbijał się głęboko do kabiny, zabijając lub ciężko raniąc kierowcę. Bełty wyciągnięte z trupów wroga da się łatwo wyklepać do ponownego użytku. Ciekawy pomysł. Może się przydać, kiedy będziemy musieli walczyć z gorszym zapleczem technicznym. Zobaczymy, jak się sprawdzi. Dobrze, gdzie jest ta moja małpka? Co tam? No, oj, tu kole z tej strony jedzie. Ale własne. Dobra, zobaczymy, jak się sprawuje to. I widziałem, że z tej strony też jeżdżą. To jest, szefie. No i koniec. Ostrzelaj w niego, ty, kurde. Idę. Fiku, miko i pokrzyku. Jaki figo fago. Fiku, miko i pokrzyku. Kolejny triumf nauki. Ostrzelasz czy nie? No. O, dobra. No i koniec sędzieczki. Ajaj, boss. Czekaj. Aha, dobra. On tu klepie i kurde pojazd uszkodził. Ale jak wrócę, odpalam browara. No to maszerujemy. Słuchaj, mamy pierwszy transport. Skrzynki całe, da się jechać. Możemy zawieźć skrzynki do farmera, albo zatrzymać je do budowy sprzętu. Warto by było jedną ciężarówkę rozmontować w warsztacie. Nie mamy narzędzi, żeby zbudować własną, ale rozmontowanie zdobycznej powinno pozwolić nam zrozumieć, jak jankesi budują ciężarówki sporo lżejsze od moich pomysłów. Rozkładaj na zdrowie, jak tylko dowieziemy skrzynki na miejsce. Zgłasza się Kamil. Siemasz, Rain. Siemanko. Zmechanizowany, zgłasza się na rozkaz. Przestań strzelać, kolego. A mówiłem, że za mało ci płacą. Co znowu? Gotów do wyjazdu. Zaraz. Kamil, chodź tutaj, ty chodź tu. Ma poludy, te skrzynki. Fajny wózek. Gdzie te małpoludy idą? Czemu tych skrzynek nie przejmują? Tutaj halo, małpki. Dotarłam na miejsce. Ten archeolodzy znajdą. Ciekawe, czy ten archeolodzy znajdą. Dajże skończyć dobra, fajkę, szefie. Chodź, Mietek. Przestałeś krwawić. Dobrze. Jak to browarek nazwał? Mietek, pan Mietek. Wchodźcie do środka, Kaja. Okay. Zgłasza się Kamil. Podotykajcie się ampułkami. Czy co wy tam robicie w tym laboratorium? Czekaj! No kurde! No patrzcie to, jak źle wystawimy, to się nie zlicza wtedy. O. Idę. I teraz do barzy. Tu i wystawię. Czy mi się wydaje, czy nie aż tak za często poznacie mówią, jak się je zaznacza? Gotowa do jazdy. No, dobrze. mówią rzadziej w sumie. Nie zwróciłem na to takiej specjalnej uwagi, ale fakt, tak jest. Po co w ogóle to jest? Tu Wrona 7 wzywa Morła. Melduję, że wylądowałem sam. Reszta mojej grupy została rozproszona. Odbiór orzeł. Wylądowałeś po samą szyję w kłopotach. Łapy do góry albo strzelam. Nie strzelaj! Jestem sanitariuszem. Grzeczny komuszek. Zaprowadzimy cię do szefowej i ona sobie z tobą porozmawia. Spójrz, Hajkę! Mamy towarzystwo! To jest potomek Iwana Bierezowa, nie wiem czy wiecie. Zajmę się tym, jak będę miała chwilę. Zamknijcie go w składzie ze strażnikiem. To jest kolega Iwana Bierezowa. Kto tam idzie do tego? Zaraz tam Hajkę wysłać, żeby go tam śrubokręt mu między zęby dała. Wyślij Hajkę do składu, aby porozmawiać z więźniem. Jedźmy już. Jedźmy już. Gdzie ty jesteś w ogóle, przyjemniaczku? Dałeś im te skrzynki? Gotowy do jazdy, dałeś. Kierowniku. Dobrze. Gotowy do jazdy, kierowniku. Dobra, ta mała panosi skrzynię. Doktor Hasimow. Tu Ibrahim. Tu doktor Hasimow. Ja pierdzie. Jak to brzmi? Gdzie jesteś, kolego? Jasne, tu jesteś. Chodź. Ale własne. Chodź do bazy, się zatankuj, weź skrzynki stąd. Dobra, ale jak wrócę, odpalam browara. Będziemy robić coś konkretnego? Nie,
Będziemy... Czekam na rozkaz. Zbadajcie do końca te rzeczy i tyle. To cacko, no, sobie poczekamy trochę. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Tak? Na rozkaz. Tak? A to ile? 30 skrzyń kosztuje ten śmieszny pojazd? Dobra, a resztę będziemy jedźmy zawozić, już. Nie? Resztę będziemy zawozić. Podążam do celu. Się wydaje, że to jest odpowiednie miejsce na czekanie, bo czy ten pojazd pojedzie w prawo czy w lewo, to będziemy go stanie... Majkę, tu Omahali! Amerykanie zauważyli zaginięcie konwojów. Moi zwiadowcy donoszą, że wysyłają w waszą stronę dużą jednostkę zmechanizowaną, żeby sprawdzić sytuację. Hajke, spróbujcie zdobyć ich pojazdy. Te, z których sami nie skorzystamy, możemy rozmontować na części dla farmera. Skrzynki luźnych części łatwiej transportować niż całe wozy. Świetny pomysł. Zasobów i sprzętu nigdy za wiele. Wszystko rozmontujemy, wszystko. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Dobra, i proszę to rozmontować teraz. Słucham. No dalej. Tak. Dobra, Hajkę niech tam idzie go tam przemacać. Świetnie, panienki. Skoro tak ładnie poradziliście sobie z pierwszą dostawą, to dwa razy tyle złomu nie powinno być problemem. Tak, tak, Bob. Dostaniesz swój złom. Ile byś sobie nie zażyczył. I to lubię. Czekamy na was z utęsknieniem. Zdychaj. Po co ten pośpiech, tak? Kierowniku? Po co ten pośpiech, gdzie kierowniku? W nauki. To jest, szefie. Czy chcesz przesłuchaj tak? No dobra, czerwony. Zacznijmy od podstaw. Imię, nazwisko, stopień. Sierżant Ibrahim Hasimow. Sekcja naukowa batalionu Pliocyńskiego Armii Czerwonej. Czemu to nie pauzuje gry? Ja pierdzielę, myślałem, że to grę zapauzuje. A to kurde, teraz będę musiał... Stracę 100 skrzynek. Ale głupie trochę. Moim zdaniem to powinno zapauzować ten. Grzeczny czerwony. Imię ani nazwisko nie brzmią jak Rusek. Ale blachy się zgadzają. Powiedz mi, Ibrahim, skąd jesteś? Z Sowieckiej Republiki Azerbejdżanu. Nie ma Boga, prócz Boga jednego. A Mahomet jest jego prorokiem. Czekaj, Amerykanka, która mnie przesłuchuje, wierzy w Allaha? Jestem jeńcem, więc nie mogę żądać, ale proszę cię, wyjaśnij mi, co się tu dzieje? Ja i wielu tutaj przysłali nas arabscy szejkowie, aby powstrzymać Amerykanów. O Rosjanach nie było nawet mowy. Dlatego musimy się o nich dowiedzieć jak najwięcej. Oboje wiemy, że Rosjanie też użyją Syberytu do zdominowania reszty świata. Dlaczego mówisz na Alaskit, Syberyt? Alaskit? Żartujesz sobie? Jeszcze chwila i zaczniesz mi opowiadać, że Beria był kobietą. Ale przecież Larisa Pawłowna Beria była kobietą. I co jeszcze? Maria Curie-Skłodowska była facetem? Maria? Jedyny Skłodowski, jakiego znam, to Marian. Polski chemik, którego badania nad promieniowaniem stanowiły fundament prac nad generatorem Kaudersa Kurosawy. Nie no, teraz to już kompletnie jaja sobie robisz. Trzeba ci przyznać, masz jaja ze stali, żeby tak sobie ze mną żartować w czasie przesłuchania. Słuchaj, nie chcę walczyć z moimi braćmi i siostrami. Pytaj, powiem ci wszystko, co wiem. Ogólnie, nie wiem kto tutaj obrabiał te audio, które wysłałem, ale ta końcówka za każdym razem coś tam się nie zgadza, bo zawsze tak pstryk jest taki, pstryk, a tego normalnie nie było. Więc coś zrobił trochę maniony, bo słucham taki pstryk jak się kończy dialog, który nagrałem. Nie no, nie będziemy go zabijać, bo on się nam przyda. A i poszedł se? Okej. Okay. Co znowu? Dobra, Hajkę, chodź tutaj. I uciekł mi ten, czyli na pewno to jest do ogarnięcia. Chodźcie wszyscy tutaj. Poszedł se. Po co mam go bić? Biedny chłop. Dobra, tutaj jeszcze się zmieszczą dwa małpoludy, to chodźcie małpiszonki, bo też trzeba chyba je ten. Jedziemy czy stoimy? A tam się pojazd jeszcze buduje. Ibrahim, dobra morda. Słodki jeżu na biegunach. Daliście małpie kałacha. Oszaleliście chyba tam w laboratorium.
Spokojnie, panno Krisman. Zanim dostali broń, nauczyliśmy ich rozróżniać mundury i wytłumaczyliśmy, kto jest wrogiem. Plastik też dostali? Niestety detonatory okazały się dla nich zbyt delikatne. Żałuję, że spytałam. Od dzisiaj śpię z pistoletem pod poduszką. Idę poprosić Krastio, żeby mi zbudował pistolet na słonie. Nie, jakby mam polut, kurde. Gdzieś ty poszedł w ogóle, mam polut. Czas na nowe odkrycia. Dobra, ci se dobra, ty jesteś zbyt trzoskowy. Chodź, Roman, o. Atakują mnie Ruscy, co? Tak, myślę. Skoro chcesz to rozwiązać jak Neandertalczyk, proszę bardzo. Polepszyły się moje umiejętności walki. Zwiększyły się moje umiejętności walki. Wróg zlikwidowany. Chodźcie pod koszary, co? Już, tylko to pieprzo. Skoro chcesz to rozwiązać jak Neandertalczyk, proszę bardzo. Miku, miku i pokrzyku. Ja muszę te małpy, gdzie tu jest ten? Nie atakuj. Nie. Nie. Znaczy nie. Was i tak nie dotyczy, ale mam nadzieję, że przestaniecie kurde atakować tam. Zabić ich. Ale własne. Już, tylko to pieprzo. Krastio, biją. Gotowa. Chodź do tutaj, Hejke. Ty rozmontuj ten pojazd. Kajak Hizman. Czekaj. Napraw się. Teraz będzie najlepsze. Friendly fire. Fire fry. Wróg zlikwidowany. Dotarłam na miejsce. A, no jak ona jest za blisko, to nie może strzelać, okej. Okay. Tylko strasznie słabo bijesz, kurde, Hajkę. Chodźmy tam grzmotni za całe HP. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Chodź tutaj teraz na zmianę. Hajkę, ty się naprawiaj. Tak? I zbuduj sobie pojazd też. Chryć się, nadlatuje! No i ten powinien już paść, nie? O, pięknie. Już tylko dobije browca. Już tylko dobije browca. Szkoda, że nie mam tego, bo mi jeden transport uciekł. Ja! Coś trzeba zbudować? W sumie to nie. To jest, szefie. Oj, Hajkę. Tu Hajkę. Czekaj. Teraz będzie najlepszy. Zmieniły się moje umiejętności walki. Okej. Pacok, fabaj! To już nic pożytecznego nie zrobisz. Proszę naprawiać. No balista jest zajebista, na pojazdy nie ma nic lepszego, moi drodzy. Nie wiem, czy ona nawet w sosie nie została zbuffowana, tak samo jak miotacz ognia. Co znowu? Na pewno karabin Gatlinga został zbuffowany również. Fajkę, szefie. Dobra, ty się tutaj naprawiaj. O, wrócił. Tak. Idź do niego, Hajkę, bo zaraz tu dowodzi? Ja. A co? Chcesz następną pogawędkę? Jedna mi wystarczy, żeby zrozumieć, że miałaś rację. Wstąpiłem do armii, żeby moja rodzina dostała mieszkanie służbowe. Nawet jak tu zginę, nikt im go już nie odbierze. Pewnie ich nawet nie powiadomią, że nie żyję. Jestem tu, bo mi kazali. Nikt mnie nawet nie zapytał, czy chcę zostawiać rodzinę i bliskich. A teraz... Teraz przynajmniej mogę wybrać, za co walczę. Chciałbym do was dołączyć. Mam doktorat z inżynierii mechanicznej i pełne szkolenie medyczne. Jeniec chce do ciebie dołączyć. Co zrobisz? Widzieliście, jak czołg wjechał do warsztatu po przekątnej? Ja nie widziałem właśnie. Witamy na pokładzie. Ty naprawdę chcesz mu zaufać, księżniczko? To Rusek! Ani się obejrzysz, a spróbuję coś wysadzić. Nie ma tu ruskich. Jeśli czegoś spróbuję, wpakuj mu kulkę z moim błogosławieństwem. Póki jest grzeczny, nie ma po co kręcić nosem na dodatkowe ręce do pracy. Dobra, w takim razie mam go na oku. Chodź, Kajuśka, Krismanuśka. Okay. Delikatne słońce. Można iść. Wyruszamy. No wszystkie... Lewa, prawa, lewa. Nie wiem, kto to obrabiał, ale normalnie dramat pod pstryka. Wyruszamy. W drogę. To pstryka, kurde. Na rozkaz. Dobra, Ibrahim, chodź. Będziesz woził skrzynki. Jestem.
Pstryk, pstryk jest na samym drogę. Końcu. Nie wiem, jak to zostało obrobione, ale jest drogę. Maniana trochę zrobiona. God, gdzie jedziemy? To Śląski Ibrahim. Pstryk jest, kurde, spierdzielone coś jest grubo. Nie wiem co, jak i gdzie i po co i dlaczego, ale się coś zepsuło. Dobra, dawaj ci te skrzynki, małpy. Dotarłem. Dotarłem do celu. Będziesz Ibrahim wożącym skrzynki. Ja stąd będziemy wozić temu czoskowi tam. Siemka, przed chwilą nadrabiałem ostatniego streama z kampy z USA Sosa. To patrzę nowy stream. A widzisz. Nie patrzysz dokładnie, to potem nie wiesz, że jest nowy stream. Transportuj skrzynię stąd. I tutaj proszę przywi... Aha, bo musisz mieć skrzynki, tak? Przyjedź tu i je wyładuj. O co chodzi, kurde? Transportuj skrzynię stąd. Czemu on tak jakby je tam nie zabrał tego? Kto wymyślił te odzywki? Kao wymyślił te odzywki. To pykanie na końcu to winegry. Wiem, bo te dzięki Władzie nie są niektóre. No ale kurde, inne nie mają, tylko błoje mają dialogi, takie coś pykanie. Trzeba zbudować? No nic nie trzeba zbudować. What's next, boss? Kaja zgłasza się. Kaja, Chrisman, możesz mi szeptać do uszka całą noc. A. Co? Dobra, zrobię sobie zapis. Nie wiem od czego to zależy. Mało tak, jak wrzucić do modu oryginalnej dialogi, to też... No nie wiem, to dlaczego inni nie pykają? To są skrzynki, małpy, halo. Małpy, małpy, tu jest miliard skrzynek. Mam nadzieję, że żadna nie zginie. Gdzie jedziemy? Gotów do dalszych zadań. It's a long, long way to Tipperary. Gdzie jedziemy? What's next, boss? No nie, jak Iwan Bierezy. Hajke, tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym w waszą stronę. Przyjęłam, sir. Zajmiemy się nimi. Dobra, dajcie te skrzynki. Małpy. I spierdzielajcie do bazy i po prostu odłożyć. Gotów do dalszych zadań. Iwan, teraz zabierz skrzynki z tego. Zabierz skrzynki do skrzynek i zawieź je tamtemu gnojkowi. Pyszałkowi. A my tu się będziemy bronić. Dobra, jestem ze słoneczkiem. Gotów do dalszych zadań. Gotów do dalszych zadań. Moim zdaniem lepszy ten dubbing niż poprzedni. Gotów do dalszych zadań. Z tym takim dziwnym głosem. O! Gotowy do jazdy, okay. Kierowniku. Zobaczcie, jak się na niego spuszczają tymi bełtami. Chłop nie miał szans. Zero szans. Gdzie jedziemy? Dobra, przejmij to. Rhodesia forever. Pyk, pyk, kes. Będziemy jeździć. Jedziemy. O, Roman wsiada auta. Będziemy jeździć. Szwajcar do... Przychodzi Szwajcar do okienka w banku i szepcze. Chciałbym wpłacić 1 000 000 franków w gotówce na moje konto. Bankier głośno. Proszę nie mówić tak cicho. Proszę nie mówić tak cicho. Bieda to nie wstyd. Dostaliście kredyt we frankach? Coś trzeba zbudować? Jadą Amerykance! Szybko do wozów! Gotów do dalszych zadań. Dobra. Likwiduję cel. Kurde, jak tych Amerykanów tutaj jest. Czekajcie, nowa mechanika. Klikamy i nie atakujcie tej baby. Ciasne, ale własne. Ładnie, Hajke. Ubijacie się tam. No dobra. Pracowite pszczółki. Podnosimy wam poprzeczkę. Dostarczycie 2 razy tyle złomu co ostatnio i kradę piwa. Szefostwo na bank się ucieszy. Raz, raz, panienki. Lat nam nie ubywa. Jasne, Bob. Dobra wróżka, Hajke, wyczaruje ci kratę piwa i górę złomu. Niemożliwe robimy od ręki, a na cud chwilę poczekasz. Jasne, jasne. Ale nie każ nam czekać za długo, Sztajer. Bez piwa chłopaki robią się marudni. Ta, jasne. Bob chyba zapomniał kapelusza i słonko rzuciło mu się na mózgownicę. Tyle złomu i jeszcze piwa mu się zachciewa. Menel jeden. Ze wszystkich ludzi musimy pracować akurat z tym obwiesiem. Nie ma co narzekać. Jak przewieziemy mu co chciał, to się udławi z wrażenia.
a dowództwo będzie wiedziało, że jak powierzają coś nam, to robimy to raz, a porządnie. Prawda. Mamy solidny posterunek i świetnego dowódcę. Jankesi na mnie straszni, księżniczko. Też, szefowo. Zakopiemy farmera w złomie i możemy obyć zakłady, ile zejdzie, zanim się wykopie. Kierownik, to już wystarczy. Ciasne, ale własne. Idziemy czy stoimy? Zrobione, ser. Ej no, nie bijcie, kurde. Gdzie wyjdziecie w ogóle? Okay. Kierownik, już wystarczy. Idę. Okej. Okay. Idę. Ale rekt. Co znowu? Idę. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Pożałuję. Teraz będzie najlepsze. Dość już tego. Biją hajkę. Zmierzam na pozycję. Gdzie jedziemy? Bijam hajkę. Czas na nowe odkrycia. Zachciało i chcesz, to rozwodzę się z proszę bardzo. Zrobione, ser. Witajcie na pokładzie. Tak. Jesteśmy. Dziękuję za subika. Szkoda. Doktor Bosimo. Nadlatuje. Kaja. 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 Do jasnej cholery. Nie po to się tak cieszyłam na twój widok, żebyś teraz wysyłała mnie na śmierć. Jak z tego nie wyjdę, będę cię prześladować za światów. Rekt. Zaskoczyły mnie te pojazdy. Trzeba ich tutaj pod kurde kosiarki dziabnąć. Ale jak wrócę, odpalam browara. Gdzie jedziemy? Pacok, fabajt! Gdzie jedziemy? No właśnie, pod koszary chodźcie. Skoro chcesz to rozwiązać jak neandertalczyk, proszę bardzo. Już tylko dopiję browca. Strzelajcie. Ładnie, hajkę. To było, to było. Idę, idę. Strzelam się, aby zabić. Idę. Zobaczymy, co znowu odkryjemy. Jestem gotowa na więcej, ser. Idę. Skarmiłem ich hołowiem. Ty już nic pożytecznego nie zrobisz. Zobaczymy, co tam odkryjemy. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Skarmiłem ich hołowiem. Ciekawe, co skrywa to miejsce. Lubię ten wóz. Okej. Gdzie jedziemy? Wróg zlikwidowany. Rozmontować pojazd, jedziemy. Dobra, chodź tutaj, Roman, zostaw to. Gotów do dalszych zadań. Gotów na rozkazy. Dobrze, dobrze, Janusz, dobra, to wszyscy poginęli na szczęście. Polepszyły się moje umiejętności. Ciasne, ale własne. No naprawiajcie do kobitki, no. Go, 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 nie strasz, bo cię wczytają. Gdzie są moje małpki? Małpki, małpa chce banana. Czy tu są skrzynki? Oczywiście. I to zobaczcie nawet ile. Dobra, ten się rozmontuje. Jedziemy. Roman, chodź do bazy. Słucham. Dobra, to teraz tak. Ty wsiadasz, ty wsiadasz. Ty wsiadasz. Ty chodź jeden. I ty chodź drugi. Gdzie są kluczyki? Jeszcze jedzie. Przestanie, to się naprawi. Proszę to rozmontować i ten samochód, jak się ktoś tam wsiądzie, to też jedźmy, proszę rozmontować. Gotów do wyjazdu. Nie, no to rozmontować proszę. A hajkę to jest tą, cel mojej podróży. Z tą zmontowaną ekipą, to też proszę rozmontować. Wiradze, proszę działać. Gotów na rozkazy. No. Zebraliście wszystkie skrzynki małpy? Proszę zbierać wszystko, co tam idzie. Ty zabieraj, Roman, skrzynki i zaś temu farmerowi, bo tych skrzynek... Aha, czemu on tych skrzynki stąd i przyjedź tu i je wyładuj, okej. Jest coś do zbudowania? Oj! Czekam na rozkaz. Oczywiście, kurde, się pojawiło. Polepszyły się moje umiejętności mechaniki. Okej. Asimowało mi się, powiększyło umiejętności mechaniki, dobra. Czekam na rozkaz. Dobra, chodź Kamil. Zawieziesz skrzynki, to będzie chyba ostatnia transza. O co chodzi? Tak, sir. Okej. Zmechanizowany, zgłaszam. Czemu to tak dziwnie, kurde? Dobra, wsiadajcie do tych swoich rowerków. Gdzie jest jeszcze trzeci rowerek? Tu jest schowany za drzewem. Patrzcie, go nie widać tego rowerka trzeciego, nie? Gotowi do wyjazdu, kierowniku. To jest akurat mapa od altaru akurat.
To jest mapa altarowska. Chodź tutaj, kolego. Wyładuj te skrzynki. Kamilu! A ten pojazd prawie naprawiony. Macie paliwo? Co, zatankujcie się. Mapkami może sprawdzimy, czy jeszcze jakiś skrzynek gdzieś nie ma. Bo nie wiem, czy to już nie jest ostatni, że tak powiem, ostatni transport transza. Gotów na rozkazy. Facuk, fabajt! Silnik nie brzmi. Gotów na dalsze rozkazy. Tu się jeszcze jakieś skrzynki respią, w którymś miejscu. Hajkę, w waszą stronę zmierza zmasowane uderzenie wroga. Rozbierzcie posterunek, załadujcie części na ciężarówki, wycofajcie się do bazy przeładunkowej, a potem wracajcie do nas. Tak jest, ser. Nie ma co dementować wszystkiego od razu. Lepiej najpierw sprawdzić, czy farmer już zrobił swoje. Czyli trzy transze są potrzebne, czyli ile tam było? 300, 300, 300, 900 skrzynek, czyli 9 pojazdów będzie się wycofywać. My się będziemy bronić na górze. JMM był noobem. JMM to jest sad, to jest ten Sigma Chat Owarowski i w ogóle. Czyli trzeba rozebrać bazę, nie wiem po co, ale trzeba rozebrać bazę. To jedyna gra, która każe wznieść bazę, żeby ją rozebrać. Przecież ta baza była, nie trzeba było jej wznosić, ale to tak, jedyna gra. No bo Amerykańcy przejmą i będą budowali rowerki. Normalne, tak nie? Jest. Nie no, czekajcie, to dobra, po kolei. Rychle. Po kolei, zmieńcie się. Tak? Tak? Tak. Trzeba to rozmontować, koledzy. Dobrze, sir. Go, 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 ale ja, tylko ja bym tego, ich Asimowa tu też Ibrahim. Bym. Tu Ibrahim, prażani zaraz przyczynę pykania. Metadane w pliku? Słucham. Balista załadowana i niebezpieczna. Jestem gotowa na więcej, sir. Ja sobie tak z nich zrobimy ciasne, potem. Ciasne, ale własne. A tu ma poludy są w ogóle. Ile tu skrzynek jeszcze jest wszędzie? Milion skrzynek. W drodze. It's a long, long kind way to Tipperland. Doktor Aviradze. Puzzle z nieba. Czemu tego nie rozmontowujecie, koledzy? Da się zrobić. Proszę to rozmontować, w cholierę. A mogłeś się zostać. A, ten niech se... Ten niech se jedzie, po co nam to? W drodze. W drodze, sir. Wkrótce tam będę. Dobra. Was trzeba zmienić na soldatów. Małpki. Też na soldatów. No bo po co mi coś innego? No i oczywiście ekipa totalnych tych będzie tym. Służby wojskowej. Powiem ci tak. Lubię ten wóz. Nie wiem, czy to jest potrzebne. Lewa, prawa, lewa. Prawdę mówiąc? Proszę bardzo. Co nie słuchać, caku! Ty już nic pożytecznego nie zrobisz. Maszerujemy. No to idziemy. Jest, szefie. Zobaczymy, co tam odkryjemy. To jest, komandant. Ej, Bob. Zwijamy manatki i w drogę. Rozkazy z góry. Uparłaś się na tego Boba, wkurzająca cholero. Słyszeliście, Steyer, ludzie? Wszyscy na pozycje obronne. Musimy się tu utrzymać, aż ciężarówki ze złomem nie wyjadą z sektora. Jeszcze nie wyjechały? Coś ty do cholery robi przez ten cały czas. Jakbyśmy mieli mniej złomu, byłoby już po transporcie. Sam sobie tyle zażyczyłeś, a teraz mi marudzisz? Dawno nie miałam tak wielkiej ochoty skopać ci tyłka, Bob. Amerykanie, teraz kłótnie później, wy dwoje. Jak się z nimi uporamy, będziecie mogli robić, co chcecie. Racja. Robert, ogarnij transport. Ja się zajmę Jankesami. Przejmuję dowodzenie nad wszystkimi ludźmi, których nie potrzebujesz do ciężarówek. Co ty sobie wyobrażasz? Ja tu jestem wyższy rangą. Nie mamy czasu na twoje ego, Bob. Albo oddajesz mi ludzi, albo my bierzemy ciężarówki, a ty osłaniasz nasz odwrót. Dobra, bierz ludzi i pozdrów od nas gorąco, Jankesu. Możemy okopać się tutaj, albo wrócić do posterunku na zachodzie. Jak mi go kazał rozebrać ten Kunta Kinte, a teraz mam iść do posterunku na zachodzie? Dzięki, Omar Gnoju, ty jeden, ty. I tak tu nie mogę nic zbudować.
se mogę okopać, to se mogę mordkę swoją. Już idę, ser! Ale głupie. Jak sprawdzić? Ten gadał, żeby rozebrać bazę. Omar, Homar. Dobra, jedziemy. Okej, let's go. Teraz pytanie, czy te balisty są potrzebne, bo w sumie mam wywalone levele. A tu też mam wywalony level? Dobra, że mówię, że sprawdzić. Ja nie słuchałem tej kobiety. Chociaż nie, dobra, nie zmieniajcie się właśnie do tego. Dajże skończyć fajkę, szef. Dajże skończyć fajkę, szefie. What's next, boss? What's next, boss? Ty będziesz tu naprawiał, boss. Już idę, ser. O, ale mam laboratorium. Nawet jak musiał coś zmienić, więc to jest akurat spoko. Jawol! Jak wam i Janocka? Mam nadzieję, że dobrze. Poza tym to jeszcze nocki nie ma, dopiero jest na miejscu. Wieczór! Masz tu jakieś paliwo? Bob? Nie masz. To się brandzluj. No trochę się pospieszyłem, ale bez sensu, że tą bazę miałem rozmontować, że ten dialog tam jest. Jakiś pacan nagrywał tego Mara i takie pierdoły mi na czacie gadał. No i koniec. Do tego Mara nagrywał. Takie głupie dialogi mi powiedział, że mam rozmontować bazę. Siemasz, syn Mynasz, dobry wieczór. Jutro do roboty? No niestety. Jeszcze godzina papierko. Do kiedy masz urlop, Janusz? Kiedy jutro wolno, więc można siedzieć i oglądać. Takiemu to dobrze. Dobra, zapraszam tutaj z tymi wszystkimi tymi. Poczekamy na Amerykaniów, nie będziemy przedłużać za bardzo. Hajkę, tu Omar. Zwiadowcy donoszą o kolejnym oddziale Amerykanów podążającym waszą stronę. Przyjęłam, ser. Zajmiemy się nimi. Ciekawe, ile ich przyjedzie tutaj. Ja też do roboty, a miałem mieć wolne. Ja mam w poniedziałek tylko wolne. No to chyba każdy, kto jest w Polsce i ma święta. Ktoś zostawił subika. Dziękuję bardzo za subika komuś tam. Co się nie wyświetliło. Powinien w sumie 9 razy taką morale, ale widzę, że szybciej jeździ, więc to chyba się zmieniło od któregoś tam patcha. Coś z tym serpent zmienia. Dobra, pani Mieszki Miki, skoro już tu przyleźliście, to w prezencie pożegnalnym skopiemy wam dupy. No skąd ona wie, że oni przyjechali? Kurde, jaka normalnie... Cwaniara. Ja mam wolne do środy, no kurde, wiesz, jak się do szkoły chodzi, to też tak kiedyś miałem, a teraz niestety jestem już stary i nie mam. Coś trzeba zbudować? Na pozycji! Gaitlingi mają! No i skończyliśmy rozmawiać. Indeko! Coś trzeba zbudować? Wkrótce tam będę. Tak, sir? Skarmiłem ich ołowiem. It's a long, long way to Sypryla. Wkrótce tam będę. To twój koniec! To twój koniec, Symieciu! Na się moje umiejętności walki! Strzelajcie, aby zabić. Ale znisz pozostałe siły przeciwnika. Co, to jeden atak tylko przyjedzie? I to jest to zmasowane uderzenie? Ale żeście ekipę zmontowali, Amerykanie. Mało ci ołowiu, przyjemniaczku? Już leci więcej. Słucham. Wstawaj, przyjacielu. Świat jest przestałeś krwawić. Dobrze. Dobra, mamy chwilę, zanim przylezą następni. Rozkładamy bazę, ładujemy co się da na ciężarówki i znikamy zanim się połapią, że guzik z pętelką tu dla nich został. Migiem, ludzie! Ja dostałem osiągnięcie za to, że byłem szybki. Serio? Serio? Widzicie to? A wy mówicie, że ja wolno gram. Przyjmij Ibrahima swoje szeregi. Nie ma limitu save'ów. Proszę się pani Piotrek odpierdzielić od moich save'ów. Nie? 43 minuty. Dobra, moi drodzy. Ja se teraz porozdaję doświadczenie. Givi mechanik. Oczywiście Roman mechanik. Kamil mechanik. Oczywiście Kaja też mechanik. Pani też mechanik, ty dostaniesz soldata, ty nie, jak z jakimś czoskiem, jesteś z czapy, jakiś czosnek, jakaś czoskowa. Ibrahim!
I teraz tak. Ile tu było Amerykanów? 30 Amerykanów łącznie nas zaatakowało. Chyba nikt nie rozstrzela Jakesa. Większy radykał. To proszę sobie, kurde, u siebie w Edisonie zrobić, a nie męczyć, kurde, potężnych moderów. U siebie w Edisonie, a nie potem zrobić moda, a potem go nie robić dalej. I moi mili, ja muszę skorzystać z toalety, więc dwie minutki przerwy. A wy macie ten czas, żeby zostawić łapkę w górę. Jak przyjdę i zobaczę, że się łapki nie zmieniły, to się policzymy. Coś w górę, coś w dół, byle się nie pomylić. O, zaraz się policzymy, cwaniaczki. Tacy jesteście cwani, tacy jesteście cwani, to zobaczymy zaraz. Co to za nowość? W sensie, jaka nowość? O czym mówisz, Parim? O czym mówisz, Parim? I czemu to takie drogie? Czemu OW kosztuje ponad 40 zł? Dobra, następna misja. Misja number 4. Po wykonaniu ostatniego zadania trafiłam z oddziałem do Kaby. Przywykłam do spania po kątach, często bez dachu nad głową. Polowe łóżko i ciepły posiłek to prawdziwy luksus. Mogłabym się nawet rozleniwić, gdyby nie było tu ciągle czegoś do roboty. Pojawienie się ruskich wywróciło całą misję na głowę. Mieli tu być tylko Jankesi, niegotowi do wojny i przekonani, że największym zagrożeniem dla ich misji będą wkurzone małpoludy z maczugami. Zamiast tego i nas, i Jankesów, czekają ruscy. Diabli wiedzą skąd. Mark Arwan, 8 zł 16 groszy. Jak tam wam dzień mija, czat i jaker, coś ciekawego dziś wam się przydarzyło? Przez nowego wroga musieliśmy gruntownie zmienić strategię. Nękanie pozycji wroga lekkimi pojazdami przestało mieć sens, kiedy komuchy stawiają betonowe bunkry jak grzyby po deszczu. Na domiar złego cholerna maszynka rozrzuciła nas w czasie i przestrzeni. Sharif, Farmer i Omar Ali są tu już od ponad 2 lat. Oni założyli pierwsze bazy i zaczęli zbierać rozproszonych najemników. Całe parametry misji poszły z dymem, a szejkowie nie chcą słyszeć o premiach za pracę w ciężkich warunkach. Już zaczynam słyszeć pierwsze powłoki. Ryszard Rynkowski. Jeśli szejkowie nie znajdą sposobu na szybkie skończenie groszy tej zabawy, udźwiękowienie za kilka tego moda to złoto. Miesięcy mogę się obudzić bez armii. Jakby tego wszystkiego było mało, komuchy nie są z naszej przyszłości. Na Syberyt, mówił Alaskit. A jak spytałam jeńca o jakąś wojnę z historii, zaczął mi opowiadać o tym, jak amerykańscy najemnicy palili wioski w północnych Chinach. Mogę tylko mieć nadzieję, że kłamał. A co jeśli nie? Co jeśli jest przyszłość, w której Amerykanie wygrali? Czy to oznacza, że my z nimi przegraliśmy? Czy żartem historii okaże się to, że w tej wojnie nie mieliśmy szans nawet bez udziału ruskich? Kaja i wszyscy inni, którym jestem tu potrzebna,
Pomagają mi rzucić się w wir roboty i nie myśleć o takich rzeczach. Nóż w plecy. Dziękuję za donajcika, panie Ryszardzie, bo faktycznie to jest złoto. I dziękuję, panie Tarwan, a u mnie spoko. Niestety jeszcze jutro do pracy, ale ogólnie jest nieźle. Tak hajkę zjebaliście w przyszłość. No to zobaczcie, jaka wkurzona tutaj jest. Jaka zła. Z T-I-R. I tu ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Nie masz wrażenia, że muzyka jest zbyt głośna? No, trochę jest zbyt głośna, moim zdaniem. No, mogłaby być trochę ciszej. Hajkę została wezwana przed oblicze głównego dowództwa. Doskonała robota, Steyer. Wysłużyliście sobie awans i podwyżkę, sierżancie. Doskonale poradziłaś sobie z ostatnim zadaniem, Hajkę. Przyjmij najszczersze gratulacje. Przez ostatni miesiąc zdobyte surowce pozwoliły nam rozbudować naszą główną bazę i posterunki, umacniając naszą kontrolę nad zdobytym terytorium. Dziękuję, sir. Może pan być pewny, że dalsze zadania wykonam równie starannie. Wyśmienicie. Więcej nam trzeba takich ludzi jak ty, Hajkę. Również okazał Małpoludzka się wspaniałym Hajkę. Nabytkiem. 48 jego złotych 30 groszy. Mechaniki już czy w przyszłości owoce. Będzie wiadomo, jak się wymawia nazwisko Hej Hej Hejka Stocher? Steyer, 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 Steyer. Jeszcze jakieś. Dziękuję Małpoludko Hajkę za donycik. Zespół pod jego kierownictwem opracował prototyp cięższego podwozia kołowego, a jego prace nad budową dźwigu powinny niedługo przynieść rezultaty. Niestety, nie wszystko co nam przyniósł to dobre wieści. Dzięki niemu jesteśmy niemal pewni, że Rosjanie pochodzą z przyszłości, w której zwycięstwo Amerykanów zapewniło USA monopol na technologię syberytową. Komuchy z tej przyszłości odnalazły swoją wersję aparatu, którym się tu dostaliśmy, wraz ze śladami największego przekrętu całego czwartorzędu, jaki zafundowali im Jankesi. Następnie wściekłe komuchy postanowiły cofnąć się w czasie i zafundować Jankesom rzeźnię. Dla nas oznacza to tyle, że Rusy zostali tu wysłani w sile co najmniej batalionu, gotowi do ciężkiej wojny. W świetle tych alarmujących informacji dowództwo postanowiło, że unicestwienie Rosjan musi być naszym priorytetem. Jeśli uda im się w pełni przegrupować, zgromadzą siły, którymi rozniosą najpierw Amerykanów, a potem nas. Nie możemy na to pozwolić. Przegrupujemy nasze oddziały i ruszymy jutro na rajd w stronę bazy imienia Lenina. Nasi zwiadowcy donoszą, iż jest to największa rosyjska placówka, o jakiej wiemy. Nazwa wskazuje na to, że może to być ich główna baza. Po drodze zmiedziemy ich wysunięte posterunki. Naszym celem jest zadanie wrogowi strat tak dotkliwych, aby powalić go na kolana. Omar obejmie dowodzenie nad głównym uderzeniem. Steyer weźmie swój oddział i wykona manewr oskrzydlający. Zbuduje placówkę zaopatrzeniowo-techniczną, a następnie uderzy tak, aby nasze oddziały wzięły wroga w kleszcze. Śmierdzi tu. Czy wszystko Arek, jasne? 200 złotych. Postaw flaszkę serpentowi. Dziękuję panie Areczku za donate, ale widzę, że się nie dodał na dole, bo chyba na drugi cel wpłaciłeś. Na ten cel. Ale dziękuję bardzo za donate. Nie wiem, czy serpent by się napił ze mną flaszki, bo on nie wiem, czy on pije. Czasami tylko piję, ale nie dużo. Ale postaram się mu wcisnąć na siłę za te 200 zł jakąś flaszunię. Albo i dwie.
upijemy serpenta. Dziękuję za donajcika bardzo, bardzo serdecznie. Nie ma tutaj tego romantycznego wątku w tym modzie, niestety. Znaczy trochę jest, bo hajkę z Omarem, cimci rimci i te sprawy, ale nie ma dialogów. Tak jest, ser. Wola Lacha da nam zwycięstwo, niechaj wszechmocny ma nas w opiece. Ktoś jedzie. A! Jedzie Luis! Powiedz mu Luis. Tup. Luis przyszedł. Doskonałe wyczucie czasu, Schulz. Proszę za mną. Cieszę się, Hajke, że dowodzisz drugim skrzydłem. Jesteś świetnym dowódcą i muszę przyznać, że nikt tutaj tak mi nie zaimponował. Dziękuję, ser. Omar, zasłużyłaś na moje zaufanie. Dziękuję, Omar. Mam dla ciebie też prezent. Nasi naukowcy nie próżnowali. A, zobaczcie, jaki romantyczny dialog. Prezent ma. Omar mi mówi, a? Omar. Widzisz, ten syberet przy tobie to chuj. Śliczne. Dawno nikt nie zrobił mi tak romantycznego prezentu. Z pomocą tego cacuszka wypalimy ruskich z ich nor. Cieszę się, że ci się podoba. Konar zapłonie, a ja kurde faję. Nóż w plecy. Na północny wschód od bazy Kirowa. 1 maja, era plus 2. Jak to tam było, ta era? Nie pamiętam, to po angielsku jest słowo. Arrival? Estimated? Coś tam arrival? Jakoś tak to było, nie? Arabowie postanowili wyeliminować Rosjan z gry o Syberyt. Pierwszy cel, radziecka baza Kirow. Jak to tam było? Ktoś pamięta z was? Pamiętaj, coś tam Arrival, chyba coś takiego było, nie? Sir, Arabowie atakują. Ich naukowcy biegną w stronę zbrojowni. Hehe. Mamy jasne zadanie. Zbudować zaplecze, skoordynować uderzenia z Omarem i wymieść ruskich z sektora. Słyszeliście, księżniczkę? Miotły w dłoń, ludzie! Potrzebne nam dobre miejsce pod bazę. Nie za daleko, ale też nie za blisko ruskich. Jesteśmy tu po to, żeby wbić im nóż w plecy. Nie mogą wiedzieć, że tu jesteśmy, zanim poczują kosę pod żebrami. Przygotuj się do ataku na rosyjskie bazy. Słuchajkę. Pytanie... Doktor Hasimow! Lewa, prawa, czyli tutaj budujemy bazę. Tutaj w ogóle... Meldują się posiłki. Przyprowadził pan nam więcej ludzi, doktorze? Nie do końca ludzie, pan Nosteyer, ale na pewno się przydadzą. Zwiększyły się moje umiejętności. Teraz będzie najlepsze. Przyszedł Janusz z kolegami. Janusz przyszedł z kolegami z... się nazywa Tekstur, a drugi Artudito. Tekstur. Gotów na rozkazy. Tekstur i Artudita. Ale ekipę, żeście zmontowali. Tu, Hajkę. Skrzynki lądują tutaj, w tym miejscu gdzieś. Zwiększyły się moje umiejętności inżynierii. Artudito. Artudito to jest Artur Peżyt Cygaret. Tu, Hajkę. Co z ma tekstury? Mówi się ktoś zastanawia. Zbudowane. Mamy skład. Nie. Teraz czas zbudować zaplecze paliwowe i techniczne. Omar pokazał mi prototyp miotacza ognia. Kilka by nam się przydało do wypalenia czerwonych wzmocnień. Zobaczymy, co da się zrobić. Z chłopakami w laboratorium w kawie udało nam się opracować cięższe rowerki, ale... Będziemy potrzebować lepszych narzędzi, żeby zbudować je tutaj. Rozbudowanie tego szałasu, który nazywamy warsztatem w bardziej solidną fabrykę, powinno załatwić sprawę. Cięższe podwozia dobra rzecz, ale co na nich? Miotacze ognia i CKM-y? Trochę roboty i
powinniśmy być w stanie postawić na nich wielolufowy karabin Gatlinga. Co pan powie, doktorze? Dacie radę wyczarować nam coś zdolnego rozłupać sowieckie fortyfikacje? Oczywiście. Zbudujecie nam laboratorium zbrojeniowe z porządną strzelnicą testową i zobaczymy, co da się zrobić. Opracowanie dział dla lekkich i średnich pojazdów nie powinno być problemem. Buduj 3-metacze ognia. Naprawdę nikt nie wiedział, że SOS ma tekstury. Nawet Serpent nie wiedział, że SOS ma tekstury. Serpent sam jest w szoku, że SOS ma tekstury. Tak naprawdę. Gdzie mój młotek? Tak? Gdzie mój młotek? Tutaj są same młoty w tej bazie. Ciasne, ale własne. By trzeba uważać, żeby nie triggerować, to jest Rosjan. Okay. Jak ich striggerujemy, to jak oni uciekną, to jest GG. Więc naprawdę trzeba uważać, żeby się żaden Rusek nie przypałętał. Oni tutaj chodzą wszędzie. Tak, wiem. Tutaj właśnie będzie maszakracja. Hejke, w Kaabie udało się nam rozszyfrować dużą część amerykańskich notatek z Delty. Zdobyty sprzęt i notatki powinny nam pozwolić zbudować własne laboratorium optyczne. Dobrze, zbudujemy odpowiednie laboratorium i zobaczymy, co się z tego wykluje. Dobrze, zbudujemy laboratorium i co się z tego wykluje. Nie to, ja bym chciał to. Rozpoczynam budowę. Rozpoczynam. Czekam na rozkaz. Tu Hajkę. Dobra, Hajkę, tu Hajkę. Hajkę, tu Hajkę. Rozmięcie się. Tak. Budujemy Hajkę, Hajkę niech też bada. Wykluje się homunculus na pewno. Siemasz Son Gokuzo, dobry wieczór, panie. Panie Son Gokuzo. Hajkę, tu Hajkę. Trzymaj się, Areczek. Dzięki za donajciki i do następnego. Panie Areczku. Tu, doktor Aviradze. Czy wiem, wystarczy ubić te patrole? Tak, tak, ja wiem. Sklepiemy je, oczywiście. Budynek gotowy, kierowniku. Można ulepszyć dymanowy namiot. Tak, ulepszymy, na spokojnie. Kolejny pierw chciałbym zrobić sobie komiórkę transportową, wiesz? Co jest, kierowniku? No dalej. Kaja, no dalej, chodź, rozbudujesz mi tutaj. To jest cywilna rozbudowa, dla pojemników się to nazywa. Rozbudowa dla pojemników. Tak, szefie? Co ona wtedy mówi? Ja chcę usłyszeć do końca ten żart. Co ona wtedy mówi? Która to misyjka? Number 4. Czwarta misyjka, panie Son Gokuzo. Czwarta misja. Ale jak wrócę, odpalam browara. No dobre, ty się odpalisz. Dowódco? Cicho tam, Ibrahim, proszę badać. Tak? Czas na nowe odkrycia. No rozkaz. Co znowu? Tak? Tak? Tak, szefie? Kaja zgłasza się. Kaja, słucham. Zgłasza się, Kaja. Czas na budowanie. Kaja, dobra, nie będę rymował. Ktoś zostawił subika i zabrał subika. Dziękuję bardzo. Bandyto. A Wiradze, ciul nagle szuka nowych odkryć. Nie odkryje, kiedy znajdzie... Dziewczynę. Oviradze, tak, weź z Hosimowym razem zróbcie. Zbudowane. Zwiększyły się moje umiejętności naukowe. Czy mogę komiórkę poprosić? Co jest, kierowniku? O. Tak. Janusz, Janusz, Roman. Roman przyszedł. Tak. Ładna nowa placówka. Ciekawe, kto tu dowodzi. Ja tu dowodzę. Poznaję panią. Szteja, tak? Miło panią znów widzieć. Dobrze widzieć, witajcie na pokładzie. Kurt, tak? Mało tu mamy dobrze wychowanych dżentelmenów. Szkoda by było stracić kolejnego. Doceniam troskę. Kaja, tak? Zgadza się. My to pyto, a czas leci. Dobrze cię znów widzieć, Hajkę. Teraz grzecznie salutujesz, Mike. Nasza Hajkę została sierżantem. Gratulacje, sierżancie. W końcu ktoś kompetentny dostał awans. W takim razie melduję się zwiadowcy za portem.
Ruskie umocnienia są w miarę lekkie. Zdecydowanie nie spodziewają się ataku od tej strony. Szybkie, mocne uderzenie i powinno być po wszystkim. Na jednym ze wzgórz znaleźliśmy też resztki amerykańskiego wysuniętego posterunku. Dalej na północ mają swoją bazę, Omikron. Wygląda na to, że Ruscy szykują się do rozprawienia z Amerykanami. Wybuduj fortyfikację. I co się liczy jako fortyfikacja? Jak bunkier zbuduje, to się liczy do medalu? To kurt. Nie bite. To kurt, nie bite. Chodźcie tak, tutaj. Słucham. Jeszcze mamy miejsce, to chodź, Kaja, kurde, będziesz ten. Czekam na rozkaz. Może mogę już komórkę transportową robić? Mogę, to poproszę. Zgłasza się Kamil. Has only got one ball. Śpiewaka mamy tutaj, jeden bunkier, jak jakiś biedak. Zmierzam na pozycję. Jak wójt. Zmierzam na pozycję. No w drogę. Jak wójt. Zmierzam na pozycję. Idę. Ja sobie zapiszę lepiej, jakbym trafił na jakiegoś Ruska cholernego. W skrzynie. Rychło. Jop. Słucham. Zmierzam na siemasz. O. Jeszcze jeden i fajrant. Kurde! Rusek. Chcesz ołowiu? Brać go. Idę. Co teraz, ser? Wolę budować. No właśnie, o tym mówiłem. Nie mów, słucham, bo cię wy... Zgłasza się. Nie obiecuj, nie obiecuj. Ja wiem, kurczę. Chcę sobie zrobić kamerki, tylko nie mam skrzynek. Jakie rozkazy? To muszę tego wyklepać typa tam, nie? To poczekam, aż przyjadą ta ekipa tutaj, o. Zrobione. Ekipa totalnych mechaników. Jeszcze jeden i co to, PZ przyjechał? Akurat kiedy miałem świetną rękę. Dobra, Hajkę, jak tam twój level? Już idę. Chodź, Hajkę, z jajkiem. Tego zostawmy tutaj. Ale i ciebie własne. Weźmiemy do tego drugiego. Może do tego, a czekam, ty wsiadaj do tego. Okej. Okay. Zgłasza się Kamil. No bo muszę tego Ruska tam sklep... Skuć mu buźkę temu Ruskowi. Gotowi do wyjazdu, kierowniku. Co tutaj? 20 skrzyń. Dobra, zbadajmy sobie kamerki. Jedźmy. Kamerki z Duno. Teraz będzie najlepsze. Bo tu jest ten Rusek, nie? Który gdzieś łazi. Na miejsce. Chciałbym tego Ruska sklepać, który tu łazi. Dajesz, gdzieś. Szefie. Idę. Idę. O. No to machnią. Ja ci nie wiem, kołu, czy nie wiem. A ty mi spokój. Podążuję. Idę. Dobranoc, cwaniaczku. Dobranoc, cwaniaczku. Jakiś Rusek mnie widział wcześniej, że tam poszedł do bazy? Czy to tych dwóch, co zabijałem, jakoś powiadomili bazę? No moim zdaniem, jak się ich zabija, to raczej nie powinni, nie? Oszukali mnie! Przecież zabiłem ich. Nie no, wątpię, że bug. Chyba, że tu jakiś Rusek mnie widział. Na tym etapie. Przecież wątpię, kurczę, blaszka. No dalej. Na miejscu. Robi się. Nówka sztuka nieśmigana. Tak? Gotów? Słucham. Wątpię, żeby mnie tu kurde zauważyli cwaniaki. Czekaj, teraz będzie gdzie najlepsze. Czemu ja... Gotowa do drogi. Co ja zbudowałem? Nie? Trawę to tu przycinali specjalnie na tym. Da, komandir. Pstryk. Tak, komandir. Gotów? Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Czy mnie jakiś Rusek kurde widział i uciekł? Chamsko? Przecież ja go sklepałem u buźkę. Nie powinien mnie widzieć. Powinien umrzeć na śmierć. Co jest, kierowniku? A ty nie zbudowałeś tego jeszcze? Jako tako. Aha, dobra, ja bym chciał silnik spalinowy jednak. Dobra, skrzynia akurat na tyle jest. Kaj są te ruskie? Idę. Podążam do celu. Wyruszam.
Okay. Chyba, że on za blisko był bazy wtedy, nie? Ale by się informacja przydała, że jest Rusek, nie? Ale... Nie ma na razie żadnego zaraz Ruska. O, jest. Tak się to robi. Ciekawe, czy... Gdzie on musi zginąć? Eliminowany. To twój koniec. Tak się to twój koniec. Okay. No i tu jest tych dwóch Rusków, nie? I ciekawe, czy teraz się ten, czy się zestra. No bo zabiję mi go od razu. Pytanie, czy ten idziesz? To jest, kierowniku. No dalej budujesz, okej. Okay. Ja? Rozkos. Gotów? Dobra, chodźcie tutaj. Ekipa totalnych koksów. Chociaż może czekajcie. Givi niech idzie tutaj badać. Givi tu pomoże. Czekaj, ekipie. Teraz będzie najlepsze. Tak. Poza tym przydałaby mi się kobieta ze skrzynkami, ale to jak przywiozą. Właśnie tylko kurde, kogo by mi wykrył? Tak. Czekam na rozkaz. Kogo ten gnój by mi wykrył? Polepszyły się moje umiejętności naukowe. Gotów? Tak jest, sir. Dobra, zróbmy sobie trzeci zapisik, zobaczmy tutaj, gdzie on tak podchodzi. Zmechanizowany, zgłasza się na rozkaz. Tutaj, bo tu jeden Rusek, pamiętam, że też łaził w tym miejscu. Zaraz próbujemy go wyklepać, czy on gdzieś tutaj jest. Ja wiem, że są kamerki od tego. Tak. Trzeba tylko muszę je zbadać. Jasne, ale... Czemu gdzie zebrał resztę sk... O, jest Rusek. O, zobaczył truchło kolegi i mówi, to przypadek pewnie. To pewnie był przypadek, że tu truchło kolegi leżało. Czemu nie zbierasz skrzynek? Chodź ty, tą kurde komórką. Jeszcze jeden, chodź tutaj. Sofio. Ergastirio. Kamerki zaraz sobie ogarniemy z Duno. No tu chyba Rusek do mnie strzeli, jak coś będzie chodzić, więc zaraz ich dziabniemy. Tu też powinien ktoś do nas strzelić. Ale tu jest tak wydeptane, tak jakby oni tutaj stali od początku misji, te czoski. Macie? Ale dobra, nie wykryli mnie, więc wcześniej faktycznie coś ten... Właśnie skład ma opcję zbierać skrzynki, czekaj kurde. Zapomniałem o tym! A tam małpy będą chodzić po to? Do tego miejsca? Być może. Tak? No proszę, proszę się zmienić w czosków. Proszę rozbudować mnie do tego. Przy okazji. Jedziemy. No zapisałem już przecież ten... Ile mam tych zapisów robić? 10? Gotów? Ale ja was rozpiściłem tymi zapisami. Wcześniej były 3, a teraz wy chcecie co chwilę zapisywać. Skończyłam, sir. No rozkaz. Potem ja się odzwyczaję i co, wrócimy do kampanii amerykańskiej i co, ja będę się czoskował, tak? Tak mi życzycie? Dziękuję bardzo, że mi tak życzycie. Skład ma to zaznaczone, okej. Okay. A to on będzie wysyłał jednostki po te skrzynki? A zacznie własne. Zawsze nowa jest dla... No tak. Hajkę, udało nam się opracować bezprzewodowe kamery z własnym zasilaniem słonecznym. Nadajniki z kamer wysyłają obraz bezpośrednio do laboratorium. Dzięki nim będziemy mogli monitorować kluczowe rejony pola walki bez ryzykowania ludzi. Wystarczy je tylko przymocować do drzew. Pomalowaliśmy je tak, by doskonale wtapiały się w lokalną dziką florę. Doskonały pomysł. Wydam dyspozycję naszym inżynierom, żeby zabrali się do montażu. Najpierw dali małpom broń, teraz użyli zdobytej technologii do zbudowania zakamuflowanych kamerek internetowych. Osobiście wykastruję pierwszego zwyrodnialca, któremu zachce się jedną powiesić przy prysznicach. To wy tu macie prysznice? Umieść kamerę w zaznaczonych miejscach, aby zyskać przewagę na polu bitwy. Ło matko, o Jezu, trafili mnie. Dobra, chodźcie tutaj. Wtorek GM Remake? Nie, we wtorek będzie dalej Heike Story. Gotów do wyjazdu. Teraz będzie najlepsze. Dalej będzie Heike Story, pierw sobie skończymy całą Heike Story. Dobra, zapiszę sobie, bo tu będzie jakiś Rusak, pewnie mi zaraz skuje buźkę.
Dobra, nie ma Ruska, więc poproszę kamerę. What's next, boss? Place camera here, mate. Tak? Dawaj kamierkę. Moje umiejętności naukowe. Nie wiem kiedy Erf, ja się muszę pierw odkuć wszystkiego co tam mam gdzieś po drodze. Wszystkie rzeczy na studia i tak dalej, bo tego się dużo zrobiło. Dlatego też ta częstotliwość jest inna niż była. It's a long, long way to Tipperary. Słucham. Tak. Zobaczymy, jeszcze będę musiał wrzucić na kanał tą recenzję. Nie recenzję, bo recenzję to też. Tak. Ale bardziej mi chodziło o ten. Działa kamerka? Działa, tak jest, dobra. Pytanie, tak czy mnie tu jakiś Rusek nie wyklepie. Tak, jeszcze tu jest, przy bazie, tu, no. Tylko pierwsza dać te, bo tu zaraz przyjadą ruskie czołgi i zmiotą nas z planszy. Słucham. To słuchaj, to dobrze, że tak. Słuchasz. Jakbyś nie słuchał, to było jakbyś nie słuchał, to było wiadomo, że nie słuchasz. Rozbudowa dla dział nie jest badana, a dla łognia jest i dla gąsienic też jest, dobra. Czyli dla dział. Słucham. Chodźcie tutaj. Gotów? Tu Ibrahim. Ciekawe, czy to Ruscy są w tym miejscu. Czy nie? Czy będziemy mogli normalnie te skrzynki położyć, jak człowiek? Dobra. Słucham. Idzie to jakoś na razie. Gotów? Proszę tu mi kamerki porozkładać. W takich kluczowych miejscach dość. O. Proszę tu położyć tę kamerkę. Ja zawsze na multiplayerze uwielbiałem te kamerki stawiać. Badanie ukończone. Zawsze jak się siedziało we dwóch na jednym team, to się te kamerki wszędzie stawiało i był spokój. Ruszaj się. Dobra, damy sobie im więcej, tym lepiej. Tak jest, sir. Ruszaj się. Zobaczymy, jak tam Omikron będzie padał. Tu doktor Aviradze. Teraz będzie najlepsze. Doktor Aviradze? Aha, a doktor Aviradze się zastanawia, co on tu robi? On przed skrzynki zbierać. Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Aviradze, kto by pomyślał, że Aviradze będzie skrzynki montował? Nie? Sfilmują Omikron, będzie widać, jak kacapy atakują. Tak, oni powinni przyjść właśnie tam, w tamto miejsce się zbierać, tam gdzie właśnie ten inżynier postawił kamerki. Ruszaj się. Powinni tam przyjechać i powinno być widać, jak oni będą atakować. No bo to jest ta sama... Ukończone. Ruszaj się. Tańcz, tu są jeszcze jakieś drzewka na górce, żeby postawić kamerkę. Zobaczcie, jak oni przyjeżdżają. Oj, dobra. Tu są kurde ruskie i to tak dużo jest na górce. To nie postawię kamerki. Już nie idę, da rady. Już idę, sir. Nie ma miliard rusków. Badania ukończone. Gdzie jesteś? Na rozkazy. Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Chodź, miarowy oddech. Zobaczmy, co tam odkryjemy. Czy ten długi marsz, który mówi doktora Wierodzy, to chiński długi marsz? Może? Czemu nie zbierasz skrzynek? Aha, czy to się zresetowało? No nie, to czemu nie zbierasz skrzynek? Czekaj, teraz będzie najlepsze. Czekaj! Gotów na rozkazy. O, tu małpa. Ciekawe, jest. Co skrywa to miejsce. Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Dobra, Janusz, dawaj mi kamerkę. Wolę moje książki. Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Jakie twoje książki wolisz? Zobaczymy, co tam odkryjemy. Wolę moje książki. Gotów? Dobra, postaw tu też kamerki na wzgórzu. Mamy całą kontrolę mapy. Mi się to zajebiście podobają, te kamerki. To jest chyba najlepsza opcja u Arabów. Minus taki, że wam mogą zawsze skosić drzewa. No i macie lipę potem, nie? Miarowy oddech pomaga w długim marszu. Jak wam dziawną drzewka. No, poproszę tutaj. Rozkaz. O. Dziękuję, Janusz. Ruszam. Dobra robota, Janusz. O, patrzcie to. Gdzie jest burłak, ja się pytam. Nawet nie ma tych postaci. Fajnie, gdyby to były te postacie prawdziwe, nie? A nie takie czoski same. Fajnie, gdyby właśnie były te postacie z gry. Czemu tych skrzynek nie zbierasz? Co to nie działa, jak się gra wczyta? Tak wygląda, jakby to nie działało. Rozkazy. Kolejny marsz nieznane. No ale nie, no mówię, te główne postacie poza burłakiem, ale to tam wiesz. Już będę budował miotacze właśnie, już jadę!
Gotów? Tu doktor Hosimow. Dobra, chodź Janusz. Zbuduj mi dla dział rozbudowę. Miotacz ognia. Czemu go nie mogę? On nie jest. Aha, dobra, teraz jest. Czas na nowe odkrycia. Akurat kiedy miałeś świetną rękę. Ciekawe po co ci ta ręka świetna, co? Ale kurde, ekipę żeście zmontowali. O, poludy niech noszą te skrzynki, tak nie mają nic do roboty. Ruscy szli tu z Jankesów. Und za gut. Im dalej ich pojazdy są od bazy, tym więcej mamy czasu na spuszczenie im głomotu. A, czyli... O, i teraz oni atakują. Już idę, sir. Już idę, sir. Na rozkaz. Na rozkaz. Umiejętności naukowe. Dobra, to ja poproszę rozbudowę tego. Ładnie. Zajebiście. Fajnie, ta podświetlona cała mapa jest, wszystko widać. Prawie jak na hackmodzie. Gotów? Będę robił miotacze, panie Januszu, będę robił. Zbuduję sobie tylko to. Jak oni tylko to ogarną. No i ta uzbro też się przyda pierwszym. O, tu mamy... Czyli wszystko tak jakby mamy zbadane, spoko. Czemu to jest tak wolno? Już idę, sir. Są kamerki, są kamerki. Przyjmiemy sobie to. Ciekawe, czy takie skrzynki w ogóle są. Za darmo i bez limitu? Tak, kamerki są bez limitu. Co ty nigdy Arabami nie grałeś, żabciu? Że nie wiesz takich rzeczy? Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Nie ma skrzynek, transportuj skrzynki. Nie wiem skąd, z bazy transportuj. Tak, szefie. I przyjdź tu. Budować bunkier. Nie wiem po co, ale postawmy to. Dobra. Jedziemy czy stoimy? Ekipę, zapraszam tutaj, ekipę. Gotowy do jazdy, kierowniku. No bez ciebie, chodźcie tutaj, wysiądźcie i do tego. Zgłasza się Kamil. Miotacz ognia. Średni trzykołowy, ciężki oczywiście. Raz, dwa, trzy. I działaby się, działa, by nam się przydały, bo działa mają dobry zasięg. Czekam na rozkaz. Co znowu? Tak. Hajka, ja coś ty pojazd zostawiła? Nie. Kaja jest hajkę, a tu jest, tu hajkę. Słucham. Kaja, kaś ty ten pojazd zostawiła? Kaja, kurczę blaszka, co ty robisz, kobieto, zlituj się. Czemu ten pojazd tam zostawiasz? Ajajaja. Tylko boję się, że mi ropy nie ten. Tak, będziemy chyba to postawić. Trzeba mam gruzina? Na czwartym poziomie miesięczna subskrypcja na kamerki. Pewnie by tak było, znając serpenta. By tu, kurde... Ciasne, ale własne. Ja jestem inżynier z Alfy. Wziąłeś tą skrzynkę? Ja go wziąłem do budowy tutaj. No dalej. Ja go wziąłem tutaj do budowy tego, kurde, mol. Janusz, chodź zbudować tutaj. Pytanie. Chodź tutaj. Po co ten pośpiech, kierownik? Wyładuj mi te skrzynki. Niech małpa to weźmie, załaduje tam. Zbudujemy tam koszary. Bo wydaje mi się, że jak zbudujemy koszary, to koszary się będą liczyły więcej. I teraz weź to. Tu są dwie małpy w ogóle. Nawet trzecia jest. Tu mają być bunkry. Czemu bunkry, a nie koszary? Co ty masz, kurde, ten? Rączkowski. Tylko, że my nie będziemy atakować te bazy na południu, wiesz? I tu właśnie gotów jest. Gotów do wyjazdu. Gotów do wyjazdu. Wyłaź i wracaj. Skończę to badać, zaraz będziemy mieć więcej energii. Ten skończy też trochę energii wskoczy. Gotów na dalsze rozkazy. Tu, doktor Aviradze. Tak? Wolę dobra, moje niech książki. Jest. Transportuj wszystko do tej bazy. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Tu, doktor Aviradze. No, niech to zbudują. Bo tutaj jest, czekaj, bo to jest chyba taki cel, nie? Wybuduj fortyfikację. O, już są. Okej, okay, dobra. No nie wiem, czy to jest sens budować, skoro to jest cel jeden zaliczony. Więcej w parku gotowy maszyn. Do jazdy, kierowniku. Jeden więcej gotowa w parku maszyn. Omar będzie za 8 minut. Słucham, to słuchaj. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Czekaj, co teraz? Teraz będzie czy on się najlepsze. Sam tankuje? Jak jeździł? Czy mi się to tylko wydawało, że on się ten... Ale mamy Rudzielca. Paweł Polańska. Polańska. Ja? Pawełek, dobra. Wyruszamy. Osimow, Kiwi, Roman i ty. Teraz walczę o swoje. Teraz walczę o swoje.
twój dom. Roma się nie zmieści. Pojazd skończony. Nie słucham cię, bo cię nie teraz, mówisz? Komandant. Powinien się tankować? No właśnie, tankuje się, z tego co zauważyłem, bo ja go nie tankowałem, a on kurczę blaszk. Jak cel nieosiągalny? Tak? Jak cel nieosiągalny? Halo. Chyba, że Roman zablokował tutaj. Możliwe, że Roman zablokował. Tak, szefie. Jak stał. Ale spoko, dobra. Wracajcie do bazy, koledzy. Wracajcie do bazy. Powinno mi to wystarczyć. Trzy miotacze, czy to... Chyba cała reszta jest badana, więc jesteśmy w sumie na dobrym momencie jesteśmy, moi drodzy. Czy ktoś z was nie zapomniał czasem łapki zostawić w górę? Co? Ja tu gram specjalnie dla was. Sorry, czemu ja w ogóle jakiś czas wsadziłem do tego? Bez sensu. Słucham. Naro, trzeba wam gruzina? Nie mów słucham, bo cię... No dalej. Czekaj, teraz będzie najlepsze. Czekaj. Ruszam. Jestem. Pojazd skończony. No, na pewno się tankuje, więc nie jest źle. Gotów do wyjazdu. Mamy jeszcze skrzynki. Mamy trzy działa. Cztery nawet działa mamy. Tylko jeden... Skrzynie! Pytanie, czy robimy więcej? Fabryka też ma parking, no wiem. O, jest parking. Tylko teraz pytanie, co robimy za pojazdy? Działo więcej niż miotacz kosztuje? O kurde faja. Może sobie zrobimy komorę transportową, żebyśmy mogli... Może bez sensu na gąsienicowym, ale na 7-3 kołowców, żebyśmy sobie ropę przewieźli trochę. Niebite. Niebite. Tak. Chodźcie niebite tutaj, kurde, zbudować mi tą, bo... Tam mnie zaraz wykończy. Tu hajkę! Ty się tu zmieścisz? Aha, się zatankować, okej. Okay. Zgłasza się Kamil. Zmechanizowany, zgłasza się na rozkaz. Kurd! Co robimy teraz? I on sam wraca! Wow! Wow! On sam wraca do środka! Skrzynie. O kurde! Ty, tego nie wiedziałem, że on wraca. Nieznane. Akurat kiedy miałem świetną rękę. Dobra, robimy działo jeszcze. Dwa pojazdy może wystarczą. Co znowu? Czekam na rozkaz. No dalej. Nie mamy ropy. Nie mamy ropy. Gotów? Co wy tu robicie, kurde? Ekipa totalnych czosków. Pilnujcie moich tyłów. No nie, przegapiliśmy barkę. Smutek i żal. Dobra, mamy już w sumie pojazdy, zrobimy sobie jeszcze te dwa działa i możemy się brać za niszczenie rusków. To kupiłem kremik w ogóle, bo mam takie wysuszone ręce. A miałem taki inny i w ogóle był dziwny, teraz mam fajny kremik i mogę sobie posmarować ręce. Skrzynie! Jedziemy! Materiały konstrukcyjne. Skrzynie! Zobaczymy co tam odkryjemy. Janusz mi tu coś tam gada jeszcze. Barkę byś Janusz śpiewał, a nie mi tam gadasz o skrzyniach. O czym co tam odkryjemy? Już idę, sir! Barkę odkryjemy. Tak? Zbudujemy tu laboratorium. Tak, sir. Czekaj, czy on powiedział laboratorium? Janusz, tyś powiedział laboratorium? Przecież on mówi laboratorium! Przez R! Czemu ten małpolut tu przychodzi, jak te skrzynki powinny być transportowane tam? Po co ty tu przyłazisz, co? Ciasne, ale własne. Zostaw te skrzynki, no. Nie mamy ropy. No, ropa nas wykończyła tutaj, w tej bazie. Tragicznie. Co, cenzopapę do emotek? To jest pod głosowanie, ale na razie nie mamy miejsca na ten. Zlewidowałeś? Wiem, kto jeszcze przegapił barkę. Ciasne, ale chyba własne. Wystarczy tych pojazdów, nie? Dobra, przestańcie to zbierać. Chodźcie tutaj wszyscy. Kolejny marsz nieznany. Mam poludy inżynierowie z Alfy. Ten niech jeszcze wozi. Teraz będzie najlepsze. W sumie tak, mogę rozebrać, tylko nie, tylko zbudujmy. Gdzie jedziemy?
Jestem na miejscu. Nie wiem, co on tam gadał. Dobra. Już idę. W sumie rozmontujmy ten czoskowy pojazd. Kaja zgłasza ten też. Który jeszcze taki czoskowy? To się przydaje mu te gatlingi, tak mi się wydaje. Idziesz, no, Kaja? O, chodź tu, Kaja. Kaja, liżmy. Gdzie są kluczyki? Co? Gotowy do jazdy, kierowniku. Czy poprawiono Ayomara? Nie mam pojęcia, zobaczymy. Zobaczymy, jak przyjedzie Homar. Ciasne, ale własne. No dobra, małpoludy, ruszcie dupę. Teraz dobra. Będzie najlepsze. To teraz tak. Już gotopiję prowca. Trzeba będzie zrobić rozkład jazdy. Radze. Gotów do dalszych zadań. Czas na doktor Abiradze i Hasimow. Dobra. Gotów do wyjazdu. Tak, szefie? Gotów do wyjazdu, towarzyszu. Dobra, teraz sobie zrobimy. Roman, też będziesz, kurde, mechanikiem. Chociaż jak my stoimy z tymi mechanikami? Takie potem czoski są, więc soldatów też sobie zrobimy. Tak, bo oni są takimi czoskami potem. Rozkład jazdy, jazda z Ruskami. Job, job. Robi się, kierowniku. Dobra, Hajkę, ty. I ty będziecie jeździć tym. To tak. Do wyjazdu. Kamil, dobra, zostaniesz w tym pojeździe. Roman Dibite, będziesz jechał nie tym, kurde, będziesz jeździł. Zmień się i przyjdziesz tu. A ty, chłopie, przyjdziesz do tego działa. Dobra, ty zostajesz. Trzeba zbudować koszarki. Do nieba! Bez koszarek nie damy rady. Bo Givi będzie soldatem. Ty zostaniesz inżynierem, ty będziesz soldatem. I wy będziecie soldatami. Jak się wjeżdżało od północy? O, tu w ogóle tylko zostały co dwa pojazdy z tego. I co teraz? Jak już teraz nie męczę, a gdy gram w kampanię amerykańską, to mnie kurde cisną. To kurde. Bo mam miny. Mam miny zbliżenia, znaczy miny czasowe, więc to sobie wykorzystamy. 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, tak. I doktorki, jeden ty, Janusz. Przecież tu ropy nie ma w tej bazie, dobra, ale oni z ropą ogarną. Nowa jednostka pancerna, w gotowości. Iźbinda! Chodźcie tutaj. Bot się lepiej broni od ciebie. Musiałem okulary poprawić. Gotów? Musiałem poprawić okulary. A Brock dalej walczy z Omikronem? Tak, dalej walczą z Omikronem. Coś jeszcze? Mam zmontowaną ekipę, mam nadzieję, że to co oni mają w bazie nie będzie jakoś super do obrony i do męczenia się z tym. Ukradniesz ruskim ropę? Mówisz? Big brain time, że im zajumamy. Przecież Mam samiczkę, która może... Spróbujemy samiczką podejść jak najbliżej bazy i poustawiać kamerki. Mamy zapisane. Ciekawe jak daleko będę w stanie zajść. Chociaż na wzgórze chodźmy. Ty chodź tu, Sofia Spyros. Tam, przepraszam, panno Spyros, jak to gadał Janusz. Tak, sir. Panno Spyros. Greka. Klasyczna, ze studiów. Pilnujcie moich tyłów. Ciekawe, czemu te kobiety chcą, żeby pilnować moich tyłów, nie? I tylko każda gada, pilnujcie moich tyłów. Panno Giros. Pilnujcie moich tyłów. Niestety... Tak jest, sir. Ruskie bazy tu nie widać. O, widać coś. Widzimy coś. Czy prowadzcie małpy. Pilnujcie moich tyłów. Coś tu widać, chociaż niewiele. Pilnujcie moich tyłów. Tutaj jeszcze poproszę kamerkę. Pilnujcie moich tyłów. Na tym wzgórzu nie ma ropy, bo tak mi się wydaje. Poza tym ja bym musiał i tak na dół dać ten ropes w Kaganowiczu i tylko tam, no. I tutaj jest, w tym miejscu, gdzie Homar przyjedzie się bić. Pilnujcie moich tyłów. Na gołe klaty będzie się bić, dobra. Chodź ty, Janusz, weź mi ropkę. I chodź. Gotów do dalszych zadań. Oj, Ibrahim, zaraz sobie weźmiesz ropę. Czy SOS zmienia położenie ropy w Kaganowiczu? Nie. Tamta część mapy jest oryginalna, zobaczcie.
Idzie Omar Ali. Szejk poziom 6. Barbara. Są jakieś czoski? Są jakieś czoski? Marie Amor. Ma jaka romantyczka. A tu kto? Farmer to jest? Co to są? To są od Omara? Majkę tu Omar. Jesteśmy gotowi do ataku. Skoordynujmy uderzenia. Allah jest wielki. Zwyciężymy z jego woli. Znisz bazę Kirowa, Beryka Ganowicza, zadaj przeciwnikowi jak największe straty. Kapral Griszko, wzywam Kirowa. Jesteśmy nieco na wschód od was. Niezidentyfikowany oddział zbliża się do naszych pozycji. Powtarzają, widzimy niezidentyfikowany oddział. Dobra, pomóżmy mu pierwszy. Możecie rozpoznać mundury? Nie znaju. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Boże, jest ich więcej i tam atakują nas, Matka Święta! Opanuj się, chłopcze. Co się tam dzieje? Użyli! Tu pułkownik Kurin. Do wszystkich oddziałów. Kończcie jak najszybciej z Omikronem. Potrzebuję was tutaj. Użyli! Na miejscu. W ogóle nie powinni tu ropy zbierać u Griszki? Co? To jest lepsze miejsce na bazę niż tamto. Czy u Griszki nie powinni zbierać tego? W drogę. Dobra, no chodźmy zobaczyć. Panno Spiros, grecka Panno Spiros, chodź. Panno Spiros, dej mi gyros, bo jestem głodny. W sumie zgłodniałem, no, zjadłem coś. Tak jest, sir. Dobra, zbudujmy kamierkę. Zobaczmy, jak ta baza się tutaj tak ima. Jest, a Omar już stoi na górce i mówi, wywalone na was mam, nie atakuje. O, tutaj coś jest. Chodźmy zobaczyć, tak, jak daleko jesteśmy się w stanie z kamerkami posunąć. Pilnujcie moich tyłów. Wszędzie im nawet ten. Zrobimy zdjęcie pańskim uzębieniom, jeśli damy radę. Tak, sir. Pilnujcie moich tyłów. Wszędzie te kamerki. Gdzie pan chce? No, wszędzie. Sofia, kurde, będzie patrzyła do łazienki. O, jest Kirov. Przecież kurde, dawajcie tą ekipę totalnych Słucha. Czosków. Zostaw to. Do drogi. Chodź, Janusz. To kut. Idę, już idę. Wow. Pułkownik Kurin, do wszystkich oddziałów, wracajcie natychmiast. Powtarzam, wracajcie natychmiast. Co tam jest? Widzicie coś? Widzicie coś? Nie ma czasu na gadanie. Wracajcie do bazy. Na rozkaz. Do przyszłości ja? Już nie wrócisz. Lewa, prawa, lewa. Akurat kiedy miałem świetną rękę. Ein Moment. I dotrę. Słodkich snów. Powiedz. Ein Moment. I dotrę. Polepszyły się moje umiejętności walki. Lewa, prawa, lewa. Powiedz. Słodkich snów. Zauważono wroga. Lewa, prawa, lewa. O nie, kurt. Nowe odkrycia. Na rozkaz. W drogę. Ale ten budynek jest odporny. Zmierzam na pozycję. Odporny czy tam oporny? Co za różnica? Zabić ich. Ej! To ekipa totalnych tych czosków tutaj idzie. Odwrót! Odwrót! Nieznane. Idę. Odwrót! Ła! Dobra. Wróg zlikwidowany. Czas na nowe odkrycia. Moment. I dotrę. Ibrahim. Gotów do dalszych zadań. Super, cieszę się, Ibrahim. On coś ci uspokaja. To weź liżmę. Co? Za króla i kasiorę. Za króla i kasiorę. Odwrót, chłopy, odwrót. U nas wyklepię. Gdzie Omar w ogóle jest? Omar se tutaj stanął, ci się wycofali. Ciekawe, czy będą dalej atakować. Ile jeszcze stream potrwa? Zobaczymy. Ja planowałem do 22.30 albo do 23.00, wiesz? Teraz tam ci na dole sami skończą misję. Powiedz. Ciekawe, co skrywa to miejsce. Zajcu tuten. Zajcu tuten. Mało. Tak? Ein Moment. I dotrę. Gotowe. Czekaj, gdzie są działa? Działa tutaj. Drogę.
Które to są levele? Olga, aha, to są ta, co tam atakowała. Więc gdybym im w sumie sklepał buźkę, to by nas teraz nie bili tak bardzo. Silnik nie brzmi najlepiej. Ale to jest rozpierdziel! Gdzie jest doktor? A ci wsadzę? A ten ciul? Po co ten pośpiech? Kurde! Ała, 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 ała. Ty no bijcie to! Dość już tego roku do wyjazdu. Tak? Spokojnie, pomoc nadchodzi. A mówiłem, że za mało ci płacą. No, dźwigaj Giwiego, panie. Dobra, naprawcie się. O, jeszcze tutaj jest czosnek. Temu czoskowi spójrzcie w pierdy. Część personelu musiała zwiać. A co było, że nie może nikt zwiać? Nie ma. Tak się to robi. Zgodnie z rozkazem. Dobra, proszę się naprawiać. Tak? Jesteś Hasimow? Chodź, pancerz cię uspokaja, chodź. Nie będziesz się pancerzem uspokajał, chodź tutaj się bić. Jak człowiek. Zegarek mi mówi, żebym się zastanowił nad swoim życiem. Co, Marse pojechał? Oznaki życia w normie, wyzdrowiejesz. Kurwa, zajebiście. Dzięki, Omar. To po co on w ogóle przyjechał, jak już pojechał? Przyszedł, pierdnął się i pojechał. Super, Omar, zawsze chciałem tak zrobić, przestałeś nie? Dobrze. Gotów? Przestałeś krwawić. Tak jest, sir. Dobrze. Gotowa do skrzynie. Zginiesz. Spróbuj tego. Co teraz, sir? Gdzie są kluczyki? O, wróg. Zgłasza się Gimi. Nie atakuj, kobieta, tak bo jest, ty jesteś niestworzona do ataku. Lubię ten wóz. Toż to wróg. Jedźmy już. Zrobione, sir. Zmechanizowany, zgłasza się na rozkaz. Jedziemy czy stoimy? Toż to wróg. Stoimy. To się one przy okazji drzewa jarają, nie? A tu Givi też się pcha, mówi wywalone i idę tam bić ich wszystkich. Chodź, pan Nospiros. Na pozycji. Buduj mi tu skład, pan Nospiros. Trzeba wam gruzina. Dobra, wy się naprawcie. Chodź na prawo, wyczoski, chodźcie tutaj dalej się klepać. Słuchajka, no nie była chętna, bo ma te dni. A, dlatego i się obraził. Cwaniaczek. Idę. Ze mną nie zginiesz. Polepszyły się moje umiejętności inżynierii. Ciasne, ale własne. Gotów do wyjazdu. Śmierć po ciebie idzie. Śmierć po ciebie idzie. Daj moment i dotrę. Jednego mnie. Polepszyły się moje umiejętności walki. Nie no, z tej strony byś to postawił. Jak jest mina? Na A. Czas się zmotoryzować. Fajny wózek. Słodki zlikwidowany. No fajnie, że mina jest na A, ale nie mogę jej postawić, bo na A jest zwykły atak. Daj moment i dotrę. Śmiech po ciebie idzie, tak. No. Tak właśnie on mówi. Nie, a jak mina. Coś trzeba, szefie? Słodkich snów. Słucham. Przestałeś krwawić. Do przyszłości już nie wrócisz. Do przyszłości już nie wrócisz, bo się życiem swym zasmucisz. Ja? Ein Moment i dotrę. Ein Moment. Tu kut. Polepszały się moje umiejętności mechaniki. Słuchaj. Przestałeś krwawić. Chcesz ołowiu? Proszę. No i mamy paliwo jeszcze przez jedźmy chwilę. Już. Ja. Będziemy jeść. Naprawiliście te pojazdy czoskowe? Tak, naprawiliście się, jedźmy super. Już. Jedźmy już, no pojedziemy zaraz. A ty masz te miny słabe. Zgłasza jak czosnek się? Jakiś. Chcesz ołowiu? Akurat kiedy miałem świetną rękę. Gotów? Jak czosnek on ma te miny. Słucham. Już idę, sir! Puch! Tu kut. Słodkich snów! Nie można. Jak można w tej... Aha, wersji nie... Będzie można, tam jeszcze chyba coś musi serpent skończyć. Nie wiem, czy to było dokończone. Możliwe, że już jest dokończone. Ale nie wiem, czy akurat teraz. Dobra, chodźmy tutaj. Lewa, prawa, lewa, prawa. Trzeba wam gruzina? Lewa, prawa zniszczy was dzisiaj Warszawa, co? No i koniec. Jaka Warszawa? Dobra. Tak?
pod jedynkę i pod dwójkę. Chodźcie, chodźcie czosnki, chodźcie. Idziemy zobaczyć Berry od południa. Ja lubię ten, jak mam Arabów, to ich będę klepał od tyłu, tak jak oni zawsze mi przychodzą w tych wszystkich misjach amerykańskich. Też się mogę zemścić teraz. Im poklepać ich po tyłku. Już tam będę. Dobra, jaka jest ten skład, ej? Zmierzcie ten skład i fabrykę. Nie możemy pozostawiać ich za naszymi plecami. Ale to jest pusta baza? Nie, to nie jest pusta baza. Słucham. Chyba. Do odstrzału. To nie jest pusta baza. W drogę. Dobry plan, Givi. Zajebiste, że się znalazł miejsce do wycofywania się. Nie wrócisz. W drogę. Zginie. Zginę, zanim jeszcze się urodziłem. Dobra, proszę go uleczyć. Wytrzymaj jeszcze chwilę, druchu. Potem idź do kiosku ruchu. Co? Idę. To co ty... Sierżancie, jeśli może pani oddelegować mi kilku ludzi, zajęcie rosyjskiego laboratorium może dać nam wiele korzyści. Amerykańskie notatki dały nam całą skrzynię skarbów z dziedziny optyki. Rosjanie mogą nam dać podobny prezent. Czyli to za... Pan Nospyros, zapraszam! Pan Nospyros, daj pani Gyros. Co? Dość już tego łażenia. Wstawaj, przyjacielu. Czyli to mamy do przejęcia, tak? I trzeba będzie jeszcze Kaganowicza sklepać. Ibrahim, delikatne słońce. Można iść. Ty małpa! Mał 12 speeda ma Arturek. Czajcie to? Gotów? Co teraz, sir? Rób traki postaciek, minujesz, to coś nie będzie. Zrobione, sir. Czy chcesz przejąć? No czemu nie? Dobry pomysł, doktorze. Myślę, że kilku ludzi mogę oddelegować. Po zakończeniu badań skontaktujcie się z dowództwem po nowe rozkazy. Dziękuję, panu Steyer. Dwie postacie. Dam ci trzosków, co? Proszę. Co, będziecie razem siedzieć badać tam? Ceny naby... Janusz! Co ty z nimi robisz w środku? Janusz! Czemu oni weszli do środka razem z Januszem, do szarego laboratorium? Idę, już idę. Podejrzany. Zmierzam na pozycję. Tu chyba są te, nie? Tu jest baza. Lewa, prawa. Pusta? Lewa, prawa. A nie, dobra, jest kurde ten. Są tutaj towarzysze. Jasne, ale własne. A tu na górze są te ruskie, co wcześniej były, co mnie biły? Nie ma. Już idę, sir. Zobaczmy jeszcze bazę Omikron, w jakim jest stanie. It's a long, long way to Tipperary. Jawohl! Ale noby przegrały. Ale noby przegrały tutaj, Rosjanie ich pocisnęli. Bo tu pewnie Sikorskiego nie było. Stacja zaopatrzeniowa. Możemy uzupełnić zapas paliwa. Jakby ją zająć, można by się pokusić o zorganizowanie konwojów z paliwem. Do Lenina nie mamy 5 minut, a i miotacze ognia powietrzem nie plują. Trzeba by to przez radio puścić do góry. Szarif na pewno ma ludzi w rezerwie do takiej zabawy. My z naszej strony nie możemy sobie pozwolić na rozbijanie oddziału na części pierwsze. Trzymają ci próbówkę? Czy chcesz stworzyć? No oczywiście. Paliwa nigdy za wiele, zwłaszcza na rajdzie głęboko za wrogie linie. Zobaczymy, czy Szarif ma kogo tu wysłać. Heikensteiner wzywa dowództwo. Zgłoście się, sir. Szejk Szarif! Co się dzieje, Steyer? Sir, mamy możliwość przejęcia ruskiej bazy zaopatrzeniowej. Nie mam dość ludzi, żeby kogoś do tego oddelegować. Jeśli dowództwo zorganizowałoby stąd konwoje z paliwem, ani Omar, ani ja nie musielibyśmy się martwić o stan baków w drodze do Lenina. Doskonały pomysł, Steyer. Zajmijcie skład i ruszajcie dalej. My zajmiemy się resztą. Z przyjemnością, sir. Siemasz, dziku. Dziku. Będziemy tak bezmyślnie siedzieć? Problemów. Tak, sir. Chodź tu, panno Spiros. Tu doktor Hasimov. Zrobione, sir.
Potężnie na zachód. Lewa, pytanie, czy te... Lewa. Bo wróg ma wszystko zniszczone, nie? Teoretycznie. Bo to mam przejęte. Wyklepane tutaj jest. Ta mapa jest chyba dokładnie ta sama, co była w tym, co jeśli graliśmy Sikorskim. Jedziemy, stoimy. Tylko teraz tak. Chodźcie tutaj. Akurat weźmiesz sobie ten. Ile to jest w ogóle skrzynek? Teraz pytanie, bo jak ja będę miał tylu ludzi i mam tutaj 6 tych, to mógłbym zbudować jeszcze w bazie 2 pojazdy. Z komorą transportową na paliwo. I jedziemy. Prężna maszyna. I będzie to miało sens. I wtedy sobie wezmę 4 ciężarówki. Pójści do maszyn. To ma sens. W ogóle co tu idzie z ruskiego tego zbudować? Ej, czekaj, hola, z ruskiego se skorzystamy, kurde. Czekaj, duży transport, ciężki pojazd kołowy, no kurde, panie. Daj mnie pan to. Ciasne, ale własne. Naprawcie się. Kurde, przecież to jest plan zarąbisty. Przewiozę sobie tyle ropy, bo one po 200 tych mają, po 200 ładunków. To jest duża komora, która ma 200 jednostek, jeśli się nie mylę. Tylko mi się zaraz skończy tutaj ropa. Zwiększyły się moje umiejętności. Ropa! Macie, koledzy, ropę? Chodźcie tutaj. Wrzućcie tutaj, żeby te panienki zbudowały tutaj. Czyli będę miał dużo jednostek ropy, czyli mogę sobie zbudować nawet ten, nawet... Gdzie wy jedziecie? Halo, panowie. I dotrę. Transportuj skrzynię... do tego ruskiego składu. Tutaj do tego. Jakie rozkazy, dowódco? Dobra, dawaj te skrzynki stąd. Przydadzą się. Zobacz, 200 jednostek. Przecież ja sobie tym przetransportuję wszystko. I taki będzie plan. To będę miał 800 ropy. To jest bardzo dużo. Macie wszystko, przyjemniaczki? Macie wszystko. Zobacz, jaki duży transport. Norma produkcyjna przekroczona. Dotarłem na pozycję. Jak norma przekroczona, Hasimow? Kurde. Na rozkaz. Jeszcze 2. Ile będę miał ludzi? Bo tych z 2. Tutaj i wszyscy, bo raz, 2, 3, 4, 5, 6, raz, 2, 3, tak, 4 te. Duża komora będzie też sosowy mru? No tak, bo przecież to jest sos, to czemu ma tego nie być? No panie, trzeba będzie transportować hopen. Więc trzeba. Tak? Zrobione, a ci znowu tą próbówkę Januszowi dalej trzymają. Zwiększyły się moje umiejętności mechaniki. Chyba wystarczy. Jedziemy. Jak Szymon. Trzeba transportować. Wkrótce tam będę. I się nie bawić. To? Tylko pamiętać, żeby Hasimowa zmienić, kurde, w tego, w NG, w tego, w naukowca. Tak? Pan Nespiros też z powrotem. Co teraz, sir? Pan coś mnie uspokaja. Dobra, to tak. Przejdziesz się w sumie na drugi koniec mapy, żeby nie budować laba, zmień się w tego i przyjdź z powrotem. Ja się za ten czas zatankuję wszystko. Pan Nospiros, zapraszam. Chodźcie, czoski. Gdzie jedziemy? Transportuj ropę. Wy jesteście zatankowani? Jedziemy. Nie wiem jak Serpent będzie zliczał. Nie wiem jak będzie zliczał tą hopę, dlatego sobie ten... Gotów? Chodź i jeszcze Hasimow. Co? Wy teraz gotów, tak, weźmiecie, transportujcie ropę tak stąd jest, i zapraszam tu. Co tam, ci już pojechali? Nie. A, żeście się zablokowali jak czoski. Dotarłam na miejsce. No ciekawe, gdzie jest Szymon? Słońce, można iść. Zobaczcie, ropy! Ile pan chce ropy? Tak. Zobacz, jaki kurde, jaka logistyka. Dotarłem na pozycję. To są te... Słońce, gdzieś? Chodź, Hasimow. Trzeba przetransportować, kurde, ropę na front. Zobacz, ile będzie ropy, kurcze blaszka.
Ciekawe, czy Serpent ktoś wpadł na to, żeby przetransportować dużymi transportami rosyjskimi ropę. I aż tyle, bo teraz będzie ta misja, gdzie była zagłada? Nie, to nie była zagłada. Zagłada to jest trzecia. Tamta, gdzie się broniliśmy. Dobra, mamy chyba wszystko. Zrobię jeszcze sobie zapis ostatni przed rozpoczęciem. Dotarłem. Ciekawe, czy jak nie przewiduje, to żal.pl. Krzyż na drogę. A możemy tu, albo tu? Dotarłem. Nie wiem, że się wszyscy nie zmieszczą. Zmieszczą się. Gotów do dalszych zadań. O, polot się nie mieści. Gotów do wyjazdu. No i co? Halo? Na miejscu. No koń mi, koniu! Jestem. Weź ty kurde konia, małpa zabij. Małpa bije konia. Gdzie jedziemy? I co jest? Gdzie jedziemy? Że wszyscy tutaj są. Co też mnie uspokaja. Gotów do dotarłem. Już no halo? Idę. Dotarłem. Pacuk, fabaj! O, dobra, zmieścili się. A? Nie zmieścisz się. Jak się popieści, to się zmieści. Konia musiałem zwalić i się zmieściłem. Nóż w plecy. Na południowy zachód od dawnej bazy Kirov. Ofensywa arabska powiodła się i trzy wrogie bazy padły. Teraz oddział Hajke rusza w pościg za rosyjskimi uciekinierami. Koń zwalony i się zmieściliśmy. Serpent nie wierzył. Małpa zwaliła konia i się zmieściliśmy. Ale ekipa tutaj idzie. Ciekawe, czy się teraz zapisują te jednostki w wozach. Ale grube pojazdy przyjechały, ale zajebiście, nie? Nie, takie grube. Dążyli się okopać. Próbują osłaniać odwrót. Im szybciej się z nimi uporamy, tym więcej ich kumpli zdążymy złapać z gaciami na kostkach. Naprzód! Zajebiście, przyszli... Przecież to nie powinno tak działać. Czemu to się nie zapisuje? Jaki w ogóle jest sens i możliwość się masz, Mateusz, budowy? Nie? No. To Serpent, ja tutaj to nie jest moja wina, że twoje umiejętności programowania nie pomyślały nad tym, żeby zrobić do Druskiego. Więc trzeba to poprawić. No nie wiem, czy bo to jest bez sensu, no. To, że dużych nie mogę wziąć, bo co? Bo nie dałeś tego do kodu? Bo zapomniałeś? Jaki jest powód tego? Co? No bo trochę jest to bez sensu grać, jak... w ten sposób, skoro to się nie zapisuje. Chyba, że to jest kwestia jednej... Tak, nikt ci nie zgłosił tego. Dobra, jesteś mi w stanie wysłać szybką poprawkę? Będzie to działać, jak wczytam grę? Żebyśmy tą czwartą misję skończyli całą. No to wyślij mi to, bo... Dobra, moi drodzy. To na razie opuścimy grę. Bo zaraz sobie podmienimy ten. Miał łeb do interesów, kurde, wezmę sobie ten. Miał łeb do interesów, moi drodzy, wam powiem szczerze. Ciekawe, ile z was dołączyło do Sand of Siberia Community? Ile tu osób jest? No, o kurde, trochę was dołączyło. Kto jeszcze nie dołączył, zapraszam, link u góry na czacie.
Jest Discord zrobiony, Sand of Siberia, tam będzie informacje. Konkursy i inne takie rzeczy, więc zapraszam serdecznie. Jakie hakery mają zmienione głosy, no. Dużo postaci ma zmienione, poprawione. Na tyle, ile się dało. Dobra, coś mi wysłał. Dobra, wyjdę z tego modzisza, pobieram to, co jest. X1 mi wysłał, dobra, sos. Miesiąc, X1, 04 kont, 04 kont 2. Chcesz podmienić pliki? No oczywiście, po to tu jestem, dobrze. Dobrze, że zapisałem, miałem takie przeczucie, kurde, że jak ja nie ten, że jak ja sobie tego nie zapiszę przed wyjazdem, to będzie wyjazd. Więc no. Nie opcje, ja chcę mołdy, Sand of Siberia. I okej, let's go, dokończymy tą misję i chyba dzisiaj będzie na tyle z tą misją, kampania. Wczytaj grę, X015. No. Nie zadziała? Gdzie, idę. Że zadziała jednak. Idę. Jestem. Mam nadzieję, że jednak zadziała, no halo. Mam nadzieję, kurde faja. Gdzie jedziemy? Aleście się zablokowali. Czekaj, teraz będzie najlepsze. No wszyscy się tu pomieścili, no przed chwilą. Maszyna na chodzie. Ja chyba muszę ręcznie poustawiać. Chyba cel mojej podróży. A teraz? Na pozycji. Ręcznie trzeba jej poustawiać. Wyjeżdżam. Jak Tetris, jak Tetris normalnie. W drogi jestem. Jestem. Jak Tetris. Silnik na miejscu. Jedziemy. Gotów do gotów na dalsze rozkazy. Dobra, zatankuj się i chodź może tutaj, bo ci się zmieścili w te pole, tak mi się wydaje przynajmniej. Gotów do dalszych rozkazów. Mam nadzieję, że to zadziała, nie? Na miejscu. Gotowe do jazdy, komandant. Gdzie jedziemy? Zmierzam na pozycję. Gotów, do jazdy. Ciasne. Przecież nie, no nie gadajcie, że to nie zadziała. Już nie będę drugi raz tego grał. Lubię ten wóz. Gdzie jedziemy? Gotów, do jazdy. Gdzie jedziemy? Gdzie jedziemy? Dobra, teraz na pewno wszyscy są w tym polu pierdzielonym. Do dalszych zadań. No. Są na pewno wszyscy w tym polu. Jak nie zadziała, to nie zadziała. Jestem. Jedziemy, czy to chyba cel mojej podróży? Gotów, do jazdy. Tak, zrobione. Gdzie jedziemy? Co teraz, sir? Wychodzi za zonę. Gotów do dalszych zadań. Chodź tutaj. Wyruszamy. Jestem. Panzerfoa. Jestem. Gotów do dalszych zadań. Smutne, kurde mol. Nie działa to. Teraz pytanie, czy jesteśmy serpem w stanie spreparować zapis albo zedytować, żeby to działało z nowym tym. Wtedy po prostu sobie dokończymy tą misję na następnym streamie, żeby tego nie robić w ten sposób. Chociaż może ten. No dobra, to teraz pytanie, czy... Bo ja nie mam zapisów.
Chodzi o to, że teraz już to jest zepsute. Siemasz Przemysław. Wiesz, o co chodzi? Jest to zepsute, bo ja tam nie mam zapisanej tej misji, tej dalszej części, więc co ja zrobię teraz? Nie ma tego konta. Tych 04 kont, bo mam tam ten poprawkę wrzuconą misji, więc ja nawet nie mogę tamtej misji wczytać teraz. Więc co ja jestem teraz w stanie zrobić? Tylko to nic nie da, bo się skrypt nie wczytuje w tej misji. Idę, już idę. Już. O to chodzi, wiesz? Już wystarczy. Dostałem, mam poprawiony kod skrypt misji, ale skrypt pisał, że się nie wczyta. Smutek. Gotów do wyjazdu. Jedziemy. Coś mnie uspokaja. Jestem. Lewa, prawa, lewa. Wyjeżdżamy. Gotowe do jazdy, komandant. Nie, nie działa. Jedźmy już. Jedziemy, czy to chyba cel mojej podróży? Nie chodzi o to, że arabskie komory, tylko chodzi o to, że ja nie mogę teraz przejść dalej do misji. Bo mam nowy kod i nie jestem w stanie teraz przejść do tej misji. Musiałbym zagrać całą misję tą od nowa, żeby to działało teraz. Więc nie wiem, czy sobie po prostu nie przejdę tego poza live'em i nie skończymy sobie na następnym streamie po prostu, bo będzie we wtorek następny streamek. Czy po prostu sobie nie dogramy tej drugiej części już tam, ja sobie przygotuję to w ten sam sposób. No bo to teraz, co jestem w stanie zrobić? Nie da się. Nie, to nie jest nowa misja, to jest kontynuacja tej, gdzie to jest ta cały czas czwarta misja. Na przykład zapiszę sobie na 16. I, że tak powiem, wyjdę z gry. Jak sobie widzisz tutaj, nóż w plecy, to się odpala czwarta misja. Więc no, bez ingerencji żadnej ten. No tak, muszę czytać zanim wysłałem pojazdy, no. A tam nie mam zapisu, więc nie jestem tego w stanie zrobić, no, na tym etapie. Ale chodzi o to, że się nie da tego wczytać, rozumiesz? To nie da się tego wczytać, bo nie mam zapisu już w tym drugim etapie. I nie jestem przejść w stanie do tamtego etapu w żaden sposób. O to chodzi, że się to totalnie... Totalnie się to spierdzieliło. Smutek i żal. Dzięki młyncom se pograłem, nie? O matko. Nic no, ja sobie to po prostu sobie... Po prostu sobie to przejdę i na następnym streamie sobie to pysiaczki ogarniemy. Tylko co mi cheaty? Nie będę na cheatach tego robił. Po prostu w ten sam sposób sobie to przejdę poza streamem. Bo i tak mniej więcej jest ten czas, gdzie stream by się kończył, bo tamtą misję byśmy sobie tylko dokończyli niszcząc ruskich. Są cheaty tutaj, możecie sobie robić różne rzeczy. I tak dalej. Tylko to mi nic nie da, bo musiałbym od nowa robić. Co bym sobie zrespił pojazdy, to i tak stracimy na to jakieś 15 minut, czyli mniej więcej tyle, ile byśmy na tą misję przechodzili. Więc moi drodzy, to tyle na dziś. W takim razie, niestety. Co czekaj? Co mi wyślesz? No dobra, jak tak chcesz, no to poczekamy na Serpenta. Ja sobie... Rączki pokremuję kremikiem, zobaczcie ile kremiku. Poczekamy, panie Moxerks. Jestem ciekaw, czy ty Moxerks zostawiłeś subika. Co? Ha? I łapeczkę w górę, cwaniaczku. Czekamy, Serpent mi zaraz wyśle i ogarniemy temat. Dokończymy tą misję. To były 4. Kiedy testujesz na produkcji? To nie jest produkcja, tylko że nikt z testerów nie wpadł na to, żeby zrobić duże pojazdy rosyjskie. Wszyscy robili małe pojazdy, bo nie robili w ogóle. Ja wpadłem na pomysł, żeby zrobić duże pojazdy rosyjskie. Duże komory. Potężne ruskie komory. Tak, takie duże komory. Nikt na to nie wpadł.
Łapeczki? Nie wiem, czy łapeczkę zostawiłeś, cwaniaku, e? To ja cię podpuszczałem z tym subikowaniem. Komory na baterie słoneczne. Nie wszystkie pojazdy na baterie słoneczne. I byśmy atakowali w jakichś interwałach bardzo krótkich. Dobra, już mi coś pisze. Odpal 4 misje od początku. Pytanie, czy mi zmieni mapę i czy mi zostawi ten. Opuść misję, tak. Wyjdź z... Nie! O matko święta, ratuj. Mam po prostu zepsuć grę. Serwer mi napisał, popsuj grę, żeby się nie dało grać. Dobra. Gdzie tu jest? Podmienimy to. Mam po prostu odpalić ten. La 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 la. Zamień pliki. Pieronie dziki. Dobra, moi drodzy. Fajne drogę. Ten. Tutaj jest tram. Komory na baterię. Jako tester nie robiłem tych wielkich krów, w ogóle nie robiłem komór transportowych. No mówię, no nikt na to nie wpadł. Oczywiście ja muszę grać i oczywiście ja muszę wpaść na jakiś głupi pomysł, którego nikt nie przewidział. No. Tak. Po prostu mam odpalić czwartą misję. Serpent mi powiedział, że mam po prostu odpalić czwartą misję. Powinno się pominąć. Okej. Okay. Będę musiał potem dostać wersję poprawioną sosa. Bo by się tak nie robiło. To czy jeszcze nie kończymy streama, to kończymy to misie. Uff. Tu mam czosnkowe pojazdy. Trudno. Zdążyli się okopać. Próbują osłaniać odwrót. Im szybciej się z nimi uporamy, tym więcej ich kumpli zdążymy złapać z gaciami na kostkach. Naprzód! Naprzód! Czemu tu w ogóle Awiradze przylas? Z jakiej paki? Dowódco? A gdzie te cząstki, co mu pomagały? Trzymaj się, Wabank. Dobranoc. A te cząstki, co mu pomagały, to gdzie? Ale własne. Nawet miotaczy nie mam. Facuk! Jedziemy! Teraz będzie najlepsze! Cholera! Cholera! Jedźmy już w drogę! Dotarłem na pozycję! Ciasne, ale własne! Jedźmy. Ciasne! No i tu nawet mam jakieś mechanika w ogóle? Jest jeden, łomatko! Łomatko! A miałem takie fajne te postacie, wszystko, smutek i żal. Gotowa do jazdy. I nawet hajkę tu nie jest wykokszona tak jak coś ten. Trzeba zbudować? Facok, fabaj! Wyjeżdżamy. To jakieś czoski w ogóle. Nikt nie jest wykokszony, wyekspiony. To nowe odkrycia. Tak to ja nie chcę. Jednak bardziej mi się podoba plan z tym, żeby normalnie to zrobić na następnym streamie, dalszy ciąg tej misji, a nie teraz na szybko. Miałoby to więcej sensu. No bo co ja będę się męczył teraz z takimi kurde rowerkami śmiesznymi? Stoimy czy stoimy? Więc tak, zrobimy, ja sobie przejdę jeszcze raz tamtą misję, zrobimy to na spokojnie. I tak dalej, żebym miał te pojazdy jak miałem, żebym miał miotacze ognia, bo z tymi pojazdami działkami to ja sam mogę, wiecie, kurde, ten... podotykać się próbówką z Januszem w laboratorium, w którym został. No, więc widzimy się, moi drodzy, we wtorek o tej samej godzinie co dzisiaj. Będziemy kontynuować naszą zabawę. Dziękuję za donaty, dziękuję za... łapeczki w górę, których niektórzy z was nie zostawili, ja to wszystko widzę. A my się, moi drodzy, widzimy, tak jak wspomniałem, we wtorek. Zapraszam na Discorda, czy to na Sosowskiego, którego link macie na górze czatu, czy to na mojego, którego link macie w opisie. I to tyle ode mnie i widzimy się we wtoreczek. Trzymajcie się, na razie i cześć. Nara!